Witamy Was w finale programu Twoje 5 minut 2. W tym programie uczestnicy rywalizują o miano najlepszego influencera. Stawka jest ogromna, bo dzięki partnerowi programu, czyli Doty Donuts, nagrodą jest 100 tysięcy złotych i wieloletni kontrakt z ekipą dla zwycięzcy programu. Finał zaczęliśmy od przedstawienia uczestnikom gości specjalnych. Witamy w takim razie Przemka Pro. Weronika Wersowcowa oraz Przemek Prolejowski. Wersow, 26-letnia postać znana z social mediów, jest obecnie najpopularniejszą influencerką w Polsce. Weronika skupia się głównie na prowadzeniu swojego oryginalnego kanału na YouTube oraz od niedawna rozwija się muzycznie. Przemek Pro, czyli 26-letni YouTuber, który rozkochał w sobie widzów przez swój oryginalny charakter i sposób bycia. Prowadzi on swój kanał na YouTubie, a jego głównym kontentem są podróże. Myślę, że tutaj w tej waszej szóstce są też takie osoby trochę jak ja i trochę jak Przemek. Te osoby, które lubią wszystko mieć zaplanowane, ja taka jestem trochę. Przemek, który po prostu leci na flow i od razu jakoś to pójdzie, let's go. Doradziłabym Wam, że zatrzymajcie się na chwilę i przemyślcie sobie, co chcecie zrobić, bo w momencie, kiedy dochodzą emocje i dochodzi ten brak czasu, to on nie do końca daje Wam takie poczucie, że myślicie jasno i jakby z taką otwartą głową, a często lepiej jest się zatrzymać, skonsultować coś z drugą osobą, ustalić jakiś plan działania, okej, no to dobra, Ty pomożesz mi w tym, ja jestem lepszy w tym. Ale uważam Przemka za mega śmiesznego gościa, w ogóle mega z nim vibe złapałem. Nie wiem, pewnie już mówiłeś tą radę. Czyli mniej mów, a więcej rób. Ale jest nie, to Wera mówi o tym show don't tell. Czyli zamiast teraz będziemy szli do basenu i będziemy tam robić zadanie, w którym mam dwie łopatki. Po prostu, jesteś na basenie, mam dwie łopatki i jakby to jest jak show don't tell. Jak pytałaś o ten progres właśnie, to ja tak się robiłam. Ja tak w ogóle musiałam wszystko poopowiadać. Ja lubię mieć zaplanowane A i Z, a nie odcinek od A do Z. Jak to ma się zacząć i jak to ma się skończyć, czyli ten cel i ten początek. I w momencie, kiedy wy dzisiaj na przykład będziecie nagrywać i dostosujcie sobie, ty jesteś tutaj w tym, ale w tym jesteś taki średni, to wiesz co, to ja tutaj nadgonię, żebyśmy i tak wygrali. Na przykład, no właśnie, trzeba te mocne strony, na przykład na kamperach. Wera bardzo ma pewną mocną stronę. Uprzejmy. Jesteś otwarta do ludzi. Atrakcyjna i to pomagało. Wiele rzeczy może załatwić. A my już mówili, że kobiety mają większą moc przetargową. Ale to totalnie. Zawsze. No na przykład na takich kamperach, jak sobie radziliście z chaosem? Bo na pewno był. Darliśmy się. No tak, no. Na Przemka. Przemek! Oj, dokładnie tak było, Jezu, flashbacki. Jak ja jestem taki, i wiesz, i Karol na przykład normalnie mi czasami powie na odcinku, a wiesz, że za chwilę to mowy, nie? I jakby, ale to jest git, i ja po prostu w ogóle tego nie komentuję. Zamykam się, bo jakby wiem, że to jest teraz ważne. I jakby, nawet wydaje mi się, że w tym zdaniu dzisiaj też może być to ważne, że jeżeli będzie jakieś zadanie, nie wiem, jakiś bieg, coś szybko, i wiesz, wszyscy chaos, a ktoś musi, też musi być ogólnie szacunek do drugiej, że ktoś mówi, ale cisza teraz, i ogarniamy tyle. Cieszę się nad tym, i to jest bardzo ważne, co teraz powiecie ogólnie. Zdajmy na to, że wymień ile może osób wygrać. Jedna osoba. Wygrywa, tak. Okej, no to możesz wymienić dwie. Jedziemy! Jasne, ja i Pola. No i dobra. No ja też powiem siebie, oczywiście. Uważam, że mam szansę, ale jeśli miałabym wymienić drugą osobę, to myślę, że byłaby to Julita. No to... Nie, po prostu wymień dwie. Ja muszę dać siebie, muszę, bo... Nie chcę, ale muszę, no co? Nie, no musisz się tak nastawić, nie? Tak fajnie? Muszę, ale możesz trzy wybrać. To drugą osobą będzie Pola, bo chcę z nią mieszkać po prostu. Co tu się dzieje? No ale no co, no muszę powiedzieć, że typuję siebie. Ja myślę, że Olek. Dobra, spoko. Ja też wybiorę siebie i wybrałbym Polę. Ja bym dała też siebie, wiadomo, i Olka. Ale wiesz, dlaczego to jest takie ważne, żeby powiedzieć sobie, że okej, typuję siebie, dlatego że w siebie najbardziej wierzę. Nawet jeżeli, nie wiem, tutaj Juroszysz cię nie wybiorą, to ty już będziesz wiedział, jak poprowadzić swoją drogę dalej. Kochani, zanim przejdziemy do tego, co się działo w tym finałowym odcinku, chciałbym wam zaprezentować coś, nad czym długo z Werą pracowaliśmy, a są to oczywiście nasze wspólne lody i myślę, że te okoliczności są idealne do tego, bo to jest piękna i słoneczna Hiszpania, a lody na takie momenty są najlepsze. Za niedługo w Polsce też już będzie gorąco, więc myślę, że to jest wspaniały moment, żeby wam właśnie o tym powiedzieć. Także słuchajcie, lód chmurka, lód burza, oba mają polewę ze strzelającym cukrem i są w dwóch smakach, czyli śmietankowy, a to czekoladowy. Dajcie znać, w którym teamie wy jesteście. Ja jestem akurat chmurka, bo uwielbiam śmietankę. I zapraszam was oczywiście do wszystkich sklepów w Polsce po nasze nowe lody chmurka i burza. Po zakończonej rozmowie z gośćmi specjalnymi przeszliśmy do pierwszego zadania w finale programu Twoje 5 minut 2.
Dobrze, moi drodzy, przed wami będzie dzień pełen zadań. Wy będziecie musieli wykonać jedno zadanie, wtedy dostaniecie jakieś może koordynaty, może jakieś drugie zadanie, wtedy dostaniecie jakieś może trzecie zadanie, może czwarte, piąte, szóste i grupa, która dojedzie na metę jako pierwsza, wygrywa. Mogę ja? No. 40 tysięcy złotych. Nie. To jest żart. Nie. Więc no, tylko że tracicie co minutę 100 zł. Czyli co godzinę tracicie 6 tysięcy złotych z waszej puli i tylko drużyna, która przyjdzie na metę jako pierwsza, wygrywa tą kasę, która jej zostanie. Czyli co minutę tracicie 100 zł. Wybraliśmy też drużynki i dostaniecie koszulki. A może być tak mały game changer? Oho. Bo ja mam coś takiego. Jeszcze z pierwszego etapu. Jak najbardziej. I to jest karta przyjaciela, gdzie jest jedyna możliwość, żeby to użyć, a nigdy nie pracowałem z Julitą. Pani Jakob, ja się cieszę. Tylko nam pokrzyżował plany. Dobra, no to jesteś z Julitą w grupie. Druga grupa będzie to Olek i... Maja. Maja. I trzecia grupa Loku, czyli Miku z... Yes! Jesteśmy z Julitką w parze. Tak. Team czerwonych będzie mieć szybsi. Zadanie pierwsze polega na trickshocie. To znaczy, że musicie całą sekwencję wykonać za pierwszym razem. Moi drodzy, zaraz zaczniemy i co 10 minut tracicie 1000 zł, więc lepiej się spieszcie. Uwaga, czas, start! Lecimy, lecimy! Dawaj. Jak robiliśmy próbę, to Olkowi lepiej szło w kubeczkach niż mi, dlatego on zaczął. Mega ciężkie, strasznie trudne zadanie. Ale ja mam na to plan. O wiele łatwiej by nie było, gdyby już osoba, która robi kubeczki, robiła kubeczki, a tamta już sobie ćwiczyła... A można? Po kamperach ja już wiem. Niepowiedziane, bo dozwolone. Jest najważniejsza, wydaje mi się, zasada na dzisiaj. Tak. Nie na zajęciu. Tak jest. Dwa z rzędu znowu. Spokojnie. Trzy! Mamy to! Mamuszka, rzucasz to po. Nie! Nie ma szans! Dobra, ja! Spokojnie, spokojnie, to robię. Tobie? Nie! Mega ważne, czyli to, co jest niedopowiedziane, jest dozwolone. Nie, nie, to dla mnie! Nie! Nie! Dominik bardzo energetyczny, cały czas mówi, zwraca się do widzów wprost. Widzowie, coś tam, komentuje rzeczywistość, to jest mega fajne. Pola też fajnie komentuje, też właśnie mówi, że o, inne drużyny już sobie radzą, coś takiego. Moi drodzy, minęły kolejne 3 minuty, łącznie już 7. W związku z tym wystarczy teraz, że zrobicie 2 kubeczki. Najgorsze właśnie, że cały czas nam ucieka kasa. Kurde! Najbardziej zgranym duetem tutaj, jeżeli chodzi o tę konkurencję, jest zdecydowanie Dominik z Julitą. Oni się super uzupełniają, bardzo dużo jak dają od siebie i też widać, że fajnie prowadzą odcinek. Jest! Zrób ty. Nie, no to będzie po prostu zrób ty. Niż jak wyszło z tą wziąską. Jak było powiedziane i jak dalej to wstać? Nie, no. Dobra, Jolo, dawaj. Boże, ale... Dobra, dawaj, jedziemy. Jest! I teraz piłeczka. Dobra. Dobrze. Otrzymaliśmy od wujateczkę, zobaczymy teraz, jakie zadania na nas czekają. No jest mega presja, przez to, że dwie drużyny już skończyły, a my nie dajemy sobie rady. Ej, ile... Dobra. Było! Udało się! Jak widzicie, te kubeczki w zasadzie szulą tragicznie. Nawias, 3, 6, 5, 6, 3, 4, 9, 2, 7, 6, nawias. Nawias to są chyba te, jak się podaje współrzędne, gdzie się jest w danym momencie. Tak, 5, 5, 0, 8, 0, lokalizacja, to jest lokalizacja. To są koordynaty, które musimy wpisać, zobaczcie. Tak. Ej, to jest niedaleko nas chyba. Dobra, no to... Lecimy, szybko. Nas goni, w końcu jest to wyścig. Dobra, znaleźliśmy już lokalizację. Wyznaczamy trasę. Z buta 2 km, biegniemy? Najważniejsze jest to, aby teraz się skupić na wykonywaniu tych zadań. O nie, czy oni biegną? Dobra, nie. Dawaj. A my sobie spacerkiem wolniutko. Nasza kondycja należy do jednych najgorszych. Nie! Dobrze. Chcesz pola? Nie, ty rób, ale ja nie patrzę. To są te lokalizacje. 26 minut mamy! Ja byłam w grupie z Michałem i z Polą i oni faktycznie byli zorganizowani, aczkolwiek no, widać tutaj
bardzo dużą przewagę dominacji Poli. Michał był bardziej takim, żeby coś zrobić, wiesz, tak oddelegowany. Dobra, dawaj, czerwony tam są, daj ten szybciej! Dawaj, wyprzedzimy ich! Nie było powiedziane, że nie możemy się rozdzielać. Możesz wziąć GoPro. Dobiec tam jako pierwszy. Dobiec tam jako pierwszy sprintem. Możesz powiedzieć moim telefonem. Żeby nas wyprzedzili, jak my odczekaliśmy trasę. Ej, dobra. Chcemy wam po piętach, moi mili, przemy wam po piętach, a wyścigi za 40 koła. Tak, ja wziąłem też od Dominika plecak, żeby miał lżej. Lecimy. Domin, leć! W czasie, gdzie ja biegłem, ona szła sobie spacerkiem i zauważyła Cichego, który siedział jakby czekał na kolejnym zadaniu. Dla Zielonych mega dobrze sobie z tym poradziła, bo oni od razu poszli do Cichego. Od razu wzięli to, co mieli wziąć. I stary, Cichy tam jest! Ale mamy 7 minut jeszcze tego, a to nie jest miejsce docelowe. Ale bez powodu by tu nie stał! Wejdź, dawaj! Dzięki Poli zaoszczędziliśmy trochę czasu, bo powiedziała nam, żebyśmy poszli do Cichego wcześniej, niż gdzie mieliśmy pójść na początku. I dostaliśmy takiego fajnego donata, przez to, że zatańczyliśmy Cichemu. Widzę wujasa, patrzcie! Czeka w tym zadaniu. Witamy cię w finałowym zadaniu, pierwszym. Tu masz kopertę ze zdjęciem, tajemniczym zdjęciem, które musicie odwzorować. Patrzcie, musimy znaleźć skądś donata ekipy. Patrz, tu jest Dominik. Gdzie jest Dominik? Tutaj. Jak zrobisz zadanie, to podpijaj to hat, po resztę o nagrodę. No dla was też. Dla nas? Tak. Poprosimy. Donat jest tam możemy... cichy, jest rozłożony stałym. Ja wiem, gdzie to jest, patrz. Czy to nie jest rondo? My jeździmy tędy do tego, do Kill House'u. Minęło już ponad pół godziny i straciliśmy już 3000 zł. Będziemy teraz śpieszyć się, żeby po prostu takie zadanie zrobić szybko. Dobra. Tak jest, Dominik biegł i nie zauważył cichego po drodze, a przez to, tak, że ja szłam, widziałam dokładnie, gdzie jest ta stacja, gdzie on się zatrzymuje i tam idziemy. Weź schowaj Donata! Kurde, żeby nie widzieli! Mijamy Zielonych, nie możemy im pokazywać, co się dzieje. Dobra, cicho, bo będą podsłuchiwać. Trzyma! Hej! Kochani, dotarliśmy jako ostatnia drużyna, ale okazało się, że to, że wykonaliśmy wcześniej zadanie, to dodatkowo nam dodaje i dzięki temu zarobiliśmy sobie czas. Ej, dobra, moi drodzy, dostaliśmy właśnie takie zdjęcie i... Misiek, ja wiem, gdzie to jest, tylko musimy być cicho, bo żeby tamta drużyna nas nie słyszała, ale ja wiem, gdzie to jest i to jest tam. Jeździliśmy tam stary do domu, do Kill House. Mama, przyszliśmy z zadaniem, potrzebujemy takiego donata sobie wziąć jednego od ciebie. Musimy jakoś przekonać, nie? Dzięki twojej pomocy dobiegniemy pierwsi, ja ci to obiecuję. Wtedy dostajesz z naszej puli 500 zł, jeżeli wskażesz nam dodatkowo, gdzie to zdjęcie mamy zrobić, gdzie ten punkt dokładnie się znajduje. Tego nie wiem. Masz dobry deal. Błagamy. Zrób fikołka. Dobra, fikołka czy salto? Rób szybko. Salto, o, dawaj salto. Dawaj salto. Rob... Hej, cichy. Zadanie wykonane. Bardzo dziękujemy. My lecimy dalej. Mamy tak, na pewno ulicę, więc jest to przy ulicy, która ma pasy, zobacz, jest, ważny jest ten budynek, nie? Bo tutaj nie ma aż dużo takich. Godzina jest 14:47. Oj, to mam przerwę właśnie się zaczęła. A możemy skrócić tą przerwę, na przykład jak coś zrobimy? No, na razie zasiądźcie, poczulujemy. Myślisz? No. Myślisz? Nie ma opcji? Nie ma opcji. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś podpucha. Nie, zapytajmy się kogoś na ulicy, czy może wiedzieć, gdzie to jest. Donde? Donde? Hej, aquí. Yeah, okay. Thank you. Spytaliśmy się z Julitą jakiegoś przechodnia, gdzie w ogóle jest ta miejscówka. Pobiegliśmy tam z Julitą, a tam właśnie Zieloni już byli. Ważne jest to, że drużyna, która jest za nami, nie patrzyła, w którą stronę biegniemy. Dobra, to jest tutaj, nie? Tak, dobra, robię. Dać mi kontent tam trochę może. Nie, stary, to nie ma znaczenia, ważne, że jest miejsce. Trochę niżej, wyprzedziliśmy wszystkich, mamy kurde, czekajcie, zrobię fotę. Jesteśmy pierwsi, bo wszystkich wyprzedziliśmy dzięki temu akcji z cichym. Stary, dobra, fota i wracamy. To nasza piękna foteczka, właśnie teraz wracamy do Hani, żeby odebrać nasze kolejne zadanie. No i jesteśmy pierwsi! Proszę mi zaśpiewać piosenkę. Nie wiem, czy to hej, czy props, ta Hania to pick me girl, ta Hania to pick me boss, a mój chropowaty głos w komentarzach piszą nice. No dobra, przekonaliście mnie. Yeah, mamy to! To jest idealnie tutaj. Dobra. Dobra, ja trzymam, co robisz? Okay, czekaj, tykaj dobra. dużo. Czekaj, ja muszę zrobić dobry kat. Trzymam. O, witam bardzo serdecznie. Do kolejnych koordynatów będziecie mogli zamówić sobie Ubera albo Bolta. Ale później już nie możecie używać swoich pieniędzy, dobrze? Właśnie dostaliśmy miejsce, gdzie mam się udać i Pola właśnie będzie zamawiała Uberka. Zamawiam Ubera, ale powiem wam, że jest strasznie drogo, więc mam nadzieję, że wygramy, bo nikt mi nie odda tych straconych pieniędzy. O, dzięki. Tam też idzie, zobacz, tam idzie Julita. Ej, dobra, jesteśmy Maja ostatni. No. Dach budynku tamtego jest w lewym górnym rogu, czyli musimy przyjść tam. Lecę, mam zdjęcie i lecę z powrotem do nich. Chociaż Zieloni nas wyprzedzili, dlatego chyba, że od razu od cichego załatwili sobie Donata, cholerka. Dobra. Dobra. Wydaje mi się, że jest git. Mamy to. Lecimy z powrotem do Świeżego i do Hani. Rozdzieliliśmy się z Mają. Biegnę z powrotem, przychodząc do twoje 5 minut.
Myślałem, że zostanę influencerem, nie sportowcem. Drużyna czerwona bez zastanowienia się idealnie odwzorowane, więc proszę, to są koordynaty. Dobra, mam, mam! Lecimy dalej, mam! I fajnie, że tak się dzielicie, że właśnie... No, ty jesteś mała, malutka, no to masz te krótkie nóżki, to wiesz co? Też jest coś takiego, że jeżeli my się rozdzielamy właśnie i Dominik biegnie, on nie zauważył po drodze Cichego, tak, przez to, że biegł. A ja jestem, wiesz... Na spokojnie, no. Idę na spokojnie, widziałam Cichego. Dzisiaj towarzyszyłem drużynie Julity i Dominika. No nie ukrywam, że jest to dwóch moich faworytów tego programu. Dominik był bardziej pełny energii, bardziej ekspresyjny, dużo więcej mówił do kamery, ale Julita oczywiście też, to jakby od Julity jeszcze bije dodatkowo taka energia takiego, takiej bratniej duszy. Chcesz koło niej siedzieć, ona coś podpyta, tu jakieś zdjątko zrobimy, tu coś. Wszystko się zgadza, kochani. Tutaj macie koordynaty kolejnej lokalizacji, do której możecie się dostać taksówką. Świetnie. Super, dzięki. Dzięki. Dostaliśmy kolejną kopertę, w której, jak widzicie, jest wydrukowane zdjęcie. Wygląda ono tak. I po prostu sobie wpiszę w Ubera old. Ale właśnie mamy już kierowcę, więc czekamy, zostały nam 2 minuty i jedziemy na miejsce. No Ubera musieliśmy czekać 5 minut, a jak dobrze wiecie, 5 minut w tej grze oznacza 500 zł. Czyli z 40 tysięcy traciliśmy 500 zł. Rapido, rapido, please. Dobra, musimy się pospieszyć, mam nadzieję, że będziemy pierwsi, bo wyjeżdżamy stąd pierwsi. Ja mam 13 zł na koncie. Dobra, dzwonię szybko do taty. Hi, tato, jest emergency. Potrzebuję tak ze 150 zł. No pięknie ci. Dobrze, to szybko, bo muszę zamówić Uberka. Kocham cię, papa. O, jak słyszeliście, ja coś przeleję pieniążki na Uberka. Minęło właśnie 50 minut i straciliśmy 5000 zł, Pola. Mamy teraz do wygrania 35 tysięcy. Nie, stary, to jest i tak tyle kasy, że nawet jak wygramy, stary, 20, to ja będę zadowolona. Jest nasza destynacja, czyli Old Vic Tiki. I idziemy zobaczyć, czy ktoś tam nas czeka, czy nie ma jakiegoś zadania na przykład dla nas. A może w środku, stary? Ja, Benek tam jest. O kurde, dawaj, dawaj, dawaj! Gdy dojechaliśmy na plażę, spotkaliśmy Benito Sancheza, który powiedział, że dostaniemy łopatę w zamian za to, że oddamy telefony. Więc teraz nie mamy telefonów i nie możemy używać nawigacji. Hop, hop, hop. Ej, myślisz, że to jest głęboko? Dojechaliśmy na miejsce, szybko wysiadamy. Zapłacić. Sorry, zapomniałem zapłacić. Wiesz, że nie chcesz się zamienić spodniami? Mogę, a czemu? Bo jest mi tak gorąco. Ej, jak coś, to te spodnie są mega spocone. To majtkę wrócę, dobra. Trzymaj. To najlepszy trade w tym programie, serio. Ej, dobra, będzie za nas, po nas za 2 minuty Uber. Dobra, super. Na razie są przed nami, ale nic straconego, serio, nic straconego. Musimy po prostu się pospieszyć. Dojechaliśmy na miejsce i tu na miejscu czekał taki pewien rybak, Benito Sanchez. Benek, czy do ciebie mieliśmy przyjść? Hello, Ben. Jesteś... Hola, buenos días. Hola, buenos días, señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nazywam się Sanchez Benicio i łowię ryby, nie ma ich dziś. Tak? Musicie co innego znaleźć tu. Co musimy znaleźć? Okej. Pomogę, ale telefon. Telefon. Mamy ci dać, czy mamy co zrobić? Dać. Dać. Dobra, masz mój telefon. Mój telefon. Adios. Mamy znaleźć czerwony flagę, jest dobra, damy jest, czerwoną flagę, lecimy. Zieloni tu już kopią, ale mam sprawę w kopaniu z wojska, więc lecimy z tym! Normalnie, łapami, nie ma co się tutaj skrzać. I mam! Dawaj. Chodźmy tutaj się. Ej, kluczyki, czyli pewnie gdzieś nie z samochód. Wsiadamy już do naszej taksówki i lecimy na miejsce. Z tego co widzę, to ta miejscówka jest gdzieś w ogóle nad morzem, także... trochę zmieniamy rejony. Dobra, wiemy, że mamy Fiata, więc szukamy Fiata, stary. Który to jest do otwierania? Powinien być środkowy. Środkowy, dobra. Na spokojnie podbiegłem do tej flagi, wyrzuciłem ją, nie wiem gdzie, i zacząłem kopać. I to kopanie byłoby dobre, gdybyśmy kopali w dobrym miejscu. Czekaj! Czekaj, bo mi gorąco! Dawaj! Wygramy to! Widzieliście, jak my wykopywaliśmy tą skrzynię? Ja przekopałam całą plażę tymi rękami. To, no, kopiemy całą plażę. Także wyszło tak, że kopaliśmy bardzo długo, nie mogliśmy tego znaleźć. Tam, patrz, jest! Gdzie? No tu, patrz! Dawaj! Ty, jest coś! O kurde, dawaj, otwieraj, no! Chyba jesteśmy pierwsi, tu jesteśmy, no. Dobra, wsiadamy, stary, nie ma czasu. Jedziemy, dawaj. Czekaj, jesteśmy tu, czyli tu jest ten pub, czyli tu mamy morze. Może ty się zajmij mapą, bo ja to tak akurat średnio. No to dawaj na początku prosto, no. Na rondzie możemy skręcić w prawo. Pa, bo to jest rondo chyba. Czekaj, co i idź obcze, jaki dół zrobili, nie wiem. Skrzynia, Domi! Skrzynia! Dobra, podpowiedź. Biorę kolejną łopatę. No szkoda!
to jest ta? Co oni robią w tym piasku? Dobra. Ożeż kurde, czy oni budują zamki z piasku? Chodźmy do restauracji, mamy iść tak? W miejsce. Tak, ja bym szła tutaj. Myślisz, że musimy dojść do środka? It's close. Okay, thank you. Nie wiemy, co mamy ze sobą za bardzo zrobić. 8, 7. Nie mam pojęcia, w którą stronę mamy iść, bo nie ma nic na tym zdjęciu. Byliśmy pod tym. Byliśmy w tej restauracji. Rozglądnijcie się trochę, no pomyślcie. Ej, dobra, to jest jakaś niebieska flaga. Czyli to będzie nasze. Ale nie, skąd oni mają kurde, jakie to jest ciężkie. No tak, musieli skądś dostać zadanie. Od kogo mogli to zadanie dostać? Tam? Gdzie to zadanie? Hola amigos, ¿cómo estás? O Jezu, ale jesteśmy... Was chcesz się kogoś zapytać? No, musimy się zatrzymać i zapytać kogoś, także... Mało ludzi tutaj jest. Hello! We are from TV show from Poland and we need to get there. And where are we? Dobra, słuchajcie, pan nam powiedział, że musimy dojechać do drogi głównej, do ekspresówki, także lecimy teraz do samochodu i mi się wydaje, Michu, że będziemy pierwsi. No, czemu przez 10 minut nie możemy znaleźć skrzyni? Czekaj! Jest! Do c***a! Jest! Szukamy dalej, nie poddajemy się. Łopata. 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 Mhm. Łopatą, okej. Okay. Ja wam dam, ale wy mi telefony. Kto kopie? Ja czy ty? Obojętne, możemy spróbować dobra. Razem. No nie, kładę będziemy się zamieniać łopatą. Stary, ja nie bym nie kopała tak całego koła. Myślisz? Tylko tu bardziej na środku. Ale myślisz, że to jest tak głęboko? On bardzo wszystko chciał szybko, a ja go zawsze uspokajałam. I gdzieś tam dopełnialiśmy się w tych kwestiach, że właśnie on często wykonywał różne rzeczy bardziej fizyczne, a ja się zajmowałam planowaniem, myśleniem logicznym bardziej i tak dalej, więc... Chłopie, tu koło było wyznaczone! Widzisz to? O kurna, to koło było. W tym kopaniu w ogóle straciliśmy bardzo dużo czasu, który nam uciekał. Z każdą godziną uciekało nam 6 tysięcy złotych. Możesz pomóc mi rękoma, byłoby trochę prościej. Poświęcę się i zaczynam używać swoich rąk, stary. Albo dobra. Może jakiegoś kamienia. Nie wiem, czy to coś pomoże, ale... Ja dzisiaj byłem w grupie z Mają i Zolkiem, no i jak przyszli kopać ten skarb na plaży, to wydawało mi się trochę dziwne, że Maja nie chciała się ubrudzić, przecież come on, walczycie o 40 tysięcy złotych. A wiecie, co nie jest dziwne? Nie jest dziwny na przykład smak naszych nowych lodów, więc zapraszam was do wszystkich sklepów w Polsce. Chyba jest, jesteś tu! Wyjmują! Byłaś tu od początku! Dostaliśmy kluczyk od Fiota, więc proszę... Jezu, naprawdę w dzisiejszym odcinku siła fizyczna to jest główna rzecz potrzebna do wykonywania dobrze tych zadań. A to jest rzecz, której żadne z nas nie ma. Stary, tu coś jest chyba. Jest! 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 Szybko chodź, bo oni też już znaleźli. Co to jest? Kluczyki od auta. 0100 KBE. To, mamy to. Bierzemy, będzie prowadzi. Generalnie to kierujemy się na wprost siebie, bo droga jest w miarę prosta, jak możecie zobaczyć. Ale musimy mega pilnować zjazdów, bo tutaj gdzieś dalej, na samym końcu, będzie zjazd do tego miejsca docelowego. Nasze auto. Zobacz, otwórz samochód, znaczy to ten. Nie, to nie ten. Wsiedliśmy do auta w schowku, tam od strony pasażera była kolejna jakby mapa, właściwie pierwsza mapa. Julita siedziała właśnie z przodu i nawigowała, bo się okazało, że jest po geografii, w ogóle wyginała tę mapę jakoś tak w trakcie jazdy. Znaleźliśmy kolejne zadanie, było w aucie i jest to rozwiązanie tej zagadki znajduje się na szczycie góry, okej. Okay. I jako kolejne kartki mamy mapę, która pewnie nas do tamtąd prowadzi. Znajdujemy się przy morzu. Tu jest pap. Tak, jesteśmy tutaj, więc musimy trafić bez telefonów, bez nawigacji, mamy tylko tą mapę, w to miejsce. 8-4. Gotowa! Dobra, lecimy! Mamy auto! Mamy bagażnik. A to jest zadanie dodatkowe. Waszym zadaniem dodatkowym jest wymiana dmuchanego Donata na koszulkę. Nie musicie wykonywać tego zadania, ale ułatwi wam ono dotarcie do finału na późniejszym etapie wyścigu. Powodzenia! W schowku znaleźliśmy nasze zadanie główne. Rozwiązanie tej zagadki znajduje się na szczycie góry. Ale pojechaliśmy inną drogą. Cały czas jechaliśmy wybrzeżem, były w ogóle bardzo ładne widoki. Tu skręcamy w prawo, obracam mapę i jedziemy tak prosto teraz. Jak to tego gany? Mocne! Tak, jedziemy teraz prosto. Ej, mocna w to, naprawdę. Teraz będziemy skręcali w... A nie, tu można jechać prosto, dobra? Dobra, wyjechaliśmy, moi kochani, na autostradę. Musimy tylko zwracać teraz uwagę na to... jazdy. Wiemy, że jeżeli się zajedziemy, to po prawej stronie zobaczymy BP. Garnęliśmy, że cable car to jest kolejka linowa do wjazdu
I tam chyba się zaczyna. Słuchajcie, żeby wjechać, musimy dostać bilet, więc idziemy się rozłączyć. Ja szukam osób i Michał szuka osób, żeby ogarnęli nam bilet przynajmniej jeden, bo nigdzie nie było powiedziane, że mają wjechać dwie osoby, więc wjedzie jedna osoba. Hello, I am from TV show from Poland and I need to go to there and you know, maybe you can give me some bilet. Thank you so much. Bilet udało mi się ogarnąć od bardzo cudownej kobiety, która bezinteresownie dała mi bilet. Dobra, gonimy zielonych, słuchajcie, zobaczymy jak to się uda. I zapytamy kogoś, żeby nam sprawdził, czy jesteśmy na dobrej drodze na Google Mapsach. Sorry, can I... Okay, and we have to straight ahead and turn right. Yeah. Lecimy, bo ciągle nam czas ucieka i mamy coraz mniej pieniędzy do wygrania. W tym momencie już pewnie jest około, nie wiem, 20... 5000, 27, 8, coś takiego. Prawo. I zobacz, czy jesteśmy na Avdel Cosmos. Patrz, BP, dobra. Personalnie dla mnie bardzo trudno było nawigować, bo nie jestem w tym dobra. Na rondzie w prawo. Ball Sculpture, to nie jest to? W prawo i teraz na rondzie w lewo. Aha, dobra. Jesteśmy na mapie gdzieś w tym punkcie i zaraz będzie skręt w lewo. I lecimy pytać kogoś, czy wie, gdzie jest cable car. Zatrzymajmy się i poszukajmy. Ale fajna kolejka. Cala Morro. Myślę, nie ma tego nigdzie. Nie wszystkie ulice są tutaj podpisane, widzisz? Can you help us find this place? We have to find this place. Cable car. It's over there. It's over there? Yeah, in front. We have to go there? No, hey, wait. Uh-huh. Look in your fucking front. Uh-huh. It's over there. Over there? Yeah. Okay, thank you so much. Thank you. Have a nice day, though. Dzisiejszy odcinek był naprawdę spoko i z Mają współpracowało mi się naprawdę o dziwo dobrze, bo nie mieliśmy zbyt dobrego kontaktu podczas całego programu. O, Michu, to jest dobra. Czyli jesteśmy w dobrym miejscu, chociaż tyle wiemy. Wygraliście już? No pewnie. Nie wygrałem. Wygraliśmy już. Ja czekam właśnie na pole, bo ona poszła do samochodu, bo zapomnieliśmy czegoś. Okay. I jedziemy, wiecie, jedziemy do Malagi teraz. Okej. Okay. Jak widzicie, drużyna zielona próbuje tutaj trochę przykozaczyć. Czekaj, że za darmo? Za darmo mi dano. Tak po prostu? Po prostu! Dobra, to poczekaj chwilę, kurde! Kto wjeżdża? Mogę jechać, serio. Dam radę. Ogarniesz? Ogarnę na luzie, serio. Może lepiej, żebym ja jechała. Nie no, dam radę, naprawdę. Michał pojechał, ja zostałam na dole. Mam nadzieję, że ogarnie zadania. I trzymam za niego kciuki. Okej, okay. You can go? Okej. Okay. Jest napisane, że trzeba wejść na szczyt góry. Ja ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale lubię góry, bo góry to mój żywioł. Ja z Podhala, chłopak z Podhala, no i wiecie, trzeba chodzić. Zajechaliśmy praktycznie na miejsce i zobaczyliśmy zielonych i niebieskich. Oni są w trakcie jakiegoś zadania, także trochę nas wyprzedzili. Dobra, minęło, słuchajcie, już ponad 2 godziny, jesteśmy 12 tysięcy w plecy. W teorii jesteśmy teraz ostatni, ale zostawajcie do końca, żeby zobaczyć, czy uda nam się ich wszystkich wyprzedzić. Nie wiem tylko, jak mamy dostać bilet. Dobra, szybkie pomysły jakieś, bo stoimy i marnujemy czas. Idziemy się spytać tego pana, czy pójdzie na za darmo. Hi guys, sorry, do you speak English? Dobra, to idziemy stąd, bo widzę, że Pola zabiera tutaj ludzi, więc idziemy totalnie w drugą stronę. Mam nadzieję chociaż, że jest to bilet w dwie strony, bo jak nie, oj, właśnie przyjechała drużyna czerwona. Dobra, trzeba się śpieszyć. Idziemy zagadać do po prostu pana, który to obsługuje. Is there a chance to get a free one ticket for one person up and down? Because you cannot give me the ticket. No, okay. I don't have ticket. Berka, sorry, że musi tu wchodzić przeze mnie, ale... Najwyżej się odpala jakoś tysiaka z tej wygranej. Sorry, hi, I'm taking a part in a TV show. Is there a chance to get one free ticket for an adult? Dobra, weszliśmy tutaj, zobaczyliśmy pole, ona nie chce nic powiedzieć, także lecimy troszeczkę naokoło, bo oni są stamtąd przed chwilą szli. A jakie jest tak naprawdę wasze zadanie? Czytaliście je? Wtedy? Kiedy? Na górze. Na górze. No, aha. Patrz, na faktycznie, dzięki. Dobra. Podróżujemy patrzeć plac zabaw, tutaj jest dużo rodzin z dziećmi. Thank you very much, it will be a lot of help. Oh my god, thank you so much. Have a nice... Thank you so much. Oh. Thank you so much, have a nice day. Bye. Okej, okay, kochani, zdobyliśmy już całą kwotę na jeden bilet. Nie możemy twoich pieniędzy używać. No. Ale to nie są nasze pieniądze. Aha, dobra. My zarobiliśmy, dobrze. Okay. Dobra, jesteśmy troszeczkę w tyłku, dlatego że tutaj nie ma ludzi, a widzieliśmy, że dwie grupy już zarobiły swoje pieniądze. 3-4. Dobra. Czyli ty decydujesz, ty możesz jechać. Ja wygrałam, czyli ja jadę. Dobra. Właśnie wsiedliśmy do kolejki. Minęły już ponad 2 godziny od rozpoczęcia naszego challenge'u, czyli oficjalnie pewnie jakieś 14 tysięcy już nam uciekło, mniej więcej, tak? I could you buy a ticket for up to the mountain with cable car? You want me to buy your ticket? Yes, a one for one person. Thank you very much for
for your help. Powiedziałam, jaka jest sytuacja i powiedział, że kupi mi kartą po prostu już jakby przy okienku. Ja tutaj spróbuję pozdrawiać trochę pieniędzy, a Jutta lejdzie na górę. Ja biorę GoPro, Olej tutaj działa. Skoro, że nie wpadliście na to, że jak Olek został tam na dole, to mógł robić zadanie pomocne teraz, nie? No, faktycznie. Jestem na szczycie. Nic nie ma. Nie, dobra, tu nic nie ma. Dobra, dawajcie, wchodzimy. Mega żałuję, że ja pojechałem, a nie Pola, bo przeze mnie straciliśmy 20 minut, a ja jeszcze nawet nie wiem, gdzie jest jakieś zadanie do zrobienia. Kochani, wysiedliśmy właśnie z kolejki i widzę właśnie Kingę i Bartka. Domyślam się, że do nich mam iść po kolejne zadanie. Macie coś dla mnie? To jest jedna część mapy, której potrzebujesz. Druga część jest w Wesołym Miasteczku. Musisz znaleźć tam osobę, która ci da drugą część. Kurde, dobra. Dobra, czyli co? Czyli to wszystko i mam jechać na dół? Tak. Dobra. Druga część znajduje się w Wesołym Miasteczku, które mijaliśmy. Tyle zrozumiałem jedno zadanie, bo było napisane szczyt góry, a ja myślałem, że to będzie najwyższy punkt na tej górze. Faktycznie udało mu się ogarnąć bilet na kolejkę i on stwierdził, dobra, to on jedzie, a później sobie zdał sprawę, że on w sumie nie wie, co ma zrobić u góry i lepiej by było, gdyby Pola tutaj jechała i zaczął żałować w ogóle, że on pojechał. Tutaj jest informacja w ogóle taka, że w samochodzie waszym ukryte jest dodatkowe zadanie. Mhm. Takie dodatkowe, bonusowe. Okej, dobra. No to jak uda nam się zjechać na dół w ogóle. I don't have money. I have YouTube challenge. And could you give me money for I do it backflip? Okej, okay. So. Yeah, thank you very much, thank you. 4. Zdobyłem 4 euro, zarąbiście. Fajnie. Zdobyłem kolejne pieniądze, które mam nadzieję, że się przydadzą. Tutaj trzeba wchodzić. Co? Tutaj trzeba wejść. Przecież mówili, że mam zjechać kolejką w dół. A już wbijać teraz? Ej, nie wiem, o co chodzi. Czy to było jakieś zadanie? Kinga i Bartek powiedzieli, że mamy jechać w dół. Ale teraz po prostu mam namieszane w głowie. Ej, Bartek i Kinga! A tutaj każdy miał to samo? Tak. Tak, tam bardzo serdecznie. No, dzień dobry. Dobra, w ogóle nie o to chodzi. Chodźmy, wracamy. Słuchajcie, Michał właśnie wsiada do kolejki za mną. Trochę mnie zmylił, bo powiedział, że trzeba wyjść na samą górę, żeby znaleźć zadanie, a w ogóle nie o to chodziło. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę dzień bardzo. Drugą połowę tej mapy znajdziesz na dole w Wesołym Miasteczku. Tam musisz szukać osoby, która ma drugą połowę po prostu. Na dole w Wesołym Miasteczku? Chodź, Olo. Powiem ci, jak widzimy stąd, żeby Pola nie słyszała. Dobra. Pa, pa. Niebieska, niedobrze. Teraz musimy dojść do Wesołego Miasteczka, które było, by the way, opuszczone. Widzieliśmy je, jak jechaliśmy tamtą kolejką tutaj. I ono jest gdzieś tam, tam i gdzie tam jest? Będzie jakaś osoba, która będzie miała dla nas drugą część tej mapy. Aha, dobra. Jesteśmy chyba pod głównym wejściem. Zobacz tam to pierwsze. Okej. Okay. Tu jest kłódka, tutaj też. Nie ma nic. Jest to jakaś kasa biletowa? Ej, no serio, jak mam się tutaj przedostać? Odebrałem zadanie od Paszka Kubickiego i Kingi. No i wyszła taka niefajna sytuacja, że zapomniałem tego zadania. Pola, mamy pewien problem. Co mamy robić? No właśnie, nie wiem. Michał, żartuję. Nie no, serio. Nie, Michał. Nie no, wiem, że coś musimy zrobić z Wesołym Miasteczkiem, ale nie wiem co. Michał, no, pojechałeś tam na górę po to, pytałam cię 10 razy, czy ogarniesz to? Nie, kurde, stary, mamy hajs do zarobienia, przypomnij sobie. Ale czekaj, Wesołe Miasteczko, że co? Z Wesołym Miasteczkiem, ale nie wiem co. Dobra, to musimy znaleźć Wesołe Miasteczko. Michał pojechał na górę ogarnąć zadanie i przyjechał i co? I nie wie, jakie jest zadanie. Jak to się stało, że Maja wjechała na górę po tobie, a przed chwilą mnie tu minęła? Czekam na ciebie 40 minut, jechała pierwsza. No ale to nie moja wina, że było napisane na szczycie góry, że ma być na sam szczyt góry, a oni czekali koło wyjścia tego z kolejki. W sensie, że zadanie? Tak. Dobrze, idziemy. Też mam taką nadzieję, bo... Bo kurde, nie wiem, wydaje mi się, że się oddalamy. Ej, no to jest tu. Wbijamy się? No, totalnie. Jest już po godzinie 17, co znaczy, że z naszej puli straciliśmy już około 18 tysięcy. Maja jak jechała kolejką do góry, to zobaczyła, że jest tam Wesołe Miasteczko, tylko że to było opuszczone Wesołe Miasteczko, w ogóle nie to, które mieliśmy na myśli robiąc zadanie. No i oni tam poszli razem z Olkiem, obeszli to całe i stracili na tym 20 minut. Tym chmurka czy tym burza, dajcie znać. Nie. Zobacz, na całym murze u góry są poprzyklejane szkła ostre.
nikogo nie widać, ani nic nie słychać. No jak ja jechałam kolejką, to też starałam się rozglądać, ale dosłownie nikogo tam nie widziałam. Hello, excuse me, do you speak English? No? Okay. Hello. You know where I can find Happy City? What? Happy City, you know. No? Od dzisiaj, moi drodzy, każde wesołe miasteczko to jest Happy City. No jak to inaczej się to mówi? Ja się oplułam! O kurde! Mamy kolejną mapę i teraz musimy się udać do wesołego miasteczka. Kluczyki do auta? Tu jest wesołe miasteczko. Ja tu byłem przed chwilą. Trochę mam temat obeznany, bo tam zarabiałem kasę. Osoba, którą niekoniecznie znamy, ma drugą część mapy. Okej, dostałem GoPro, rozdzielamy się. Mamuszka leci tak. Na wesołe miasteczko? Tak, a ty lecisz teraz szukać dodatkowego zadania w aucie. Obczaję bagan. Nie pomyśleliśmy, żeby sprawdzić bagażnik. Pakuję wszystko do plecaka i biegnę do mamuszki. Ten Michu, który był na szczycie, zapomniał jakiego zadania. I z tego Julita zrobiła, że okej, powiemy wam, że chcecie, musicie znaleźć mapę, ale musicie też nam powiedzieć, że znajdziecie tą osobę pierwszy. Też szukacie? Tak. Czego szukacie? No, czego szukacie? A my szukamy kogoś. A, to my nie. Hej. Bo Michu nie widzi. Nie. A co? Ale co? Dokładnie ci tego Bartek powiedział na górze? A tobie? No mi powiedział to samo, że mamy tu znaleźć tego. Drugą połowę mapy. Aha, tutaj? Nie, tutaj. Aha, czyli szukacie mapy, tak? Tak, a ty? Aha, no ja też. Okej. Okay. Tutaj. To cool, to okay. Możemy szukać razem. Dawajcie, zawiążmy pakt. Możemy poszukać razem, ale jak ktoś z nas wygra, to musimy się jakoś podzielić. Nie. Bo niebiescy są chyba w czołówce. Obie szukamy i pomagamy sobie z tą drugą. Dobra. No to go. To ja wam powiem, osoba ma tutaj mapę. Osoba. Której nie znamy. Okej. Okay. Byliśmy ze swoimi czołą. No to ja zrobię. No. Do you have map for us? No, okay. Gracias. Okay, thank you. Do you have map for us? Dobra. Ty, ale tam też coś jest takiego. Patrz. Tam jest kuźwa wesołe miasteczko. Na 100% tam mieliśmy iść od razu, a my straciliśmy jakieś 15 czy 20 minut. No. Dobra, to jest nasze zadanie dodatkowe. Waszym zadaniem dodatkowym jest wymiana dmuchanego donata na koszulkę z minimum 3 wymianami. No za dobrą. No, przepraszam. Hello, no. Ta zielona tam. Dobra. Hello. For the map for us? Może sprawdźmy to ze starą mapą, porównajmy to ze starą mapą. Zarobimy 11 euro, zamawiamy Bolta. Nie, bo mam auto. Aha, mam auto, tak. Dobrze, że ja jestem, bo on Boltem pojechał. Słuchajcie, właśnie ogarnęliśmy, że przez cały czas byliśmy koło złego, wesołego miasteczka. Nie! Nie! Tylko nie to! Przynajmniej nie jesteśmy jakoś bardzo daleko za poprzednimi dwoma drużynami. Mimo, że straciliśmy przez Michała 40 minut, to jesteśmy pierwsi, bo chodzimy torba Dawaj, wygrywamy! Nie, no mamy teraz... Możemy na cokolwiek, ale żeby finalnie mieć koszulkę z tymi zamianami. Aha, finalnie! No z minimum 3 wymianami. This for t-shirt. For my t-shirt? Yeah. Really? Thank yes! you very much! Yes! Oh my god! Traktujemy to za koszulkę. Udało się. Thank you so much! A jedna dziewczyna zdjęła koszulkę przez bluzę, dała nam to, ale poprosiliśmy jeszcze o jakieś inne rzeczy, no bo to była pierwsza osoba i od razu mieliśmy koszulkę. Mieliśmy się wymienić 3 razy. Coś jeszcze? Właściwie jakakolwiek bzdura. Maybe you have something else? Maybe this? Yeah. Sorry! Oh, yeah, okay, thank you. Hello. Do you have something for us? Może coś mam. A, dobra. O, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Drugi kawałek mapy. Teraz musimy wsiąść do auta i... ogarnąć mniej więcej, jak dojechać na miejsce docelowe, bo serio nie potrafię sobie wyobrazić, jak te dwie mapy się po prostu łączą w jedno. Tak, głupi zwrot akcji. No. 20 minut stracone na krążeniu wokół bezsensownego celu. Czy musimy wrócić tą samą drogą? Nie wierzyłam, że to się uda, ale bardzo szybko poszło i finalnie mamy koszulkę, a teraz jedziemy na miejsce. Tak, to tutaj będzie teraz tam w Kuracie i pierwszym zjazdem. Za minimalnie przed naszym zjazdem jest pewien outlet i chcemy, żeby to był nasz punkt odniesienia, w którym mamy cię skręcić, aczkolwiek mamy nadzieję, że go nie przejedziemy. Mamy wyścig z czasem, nie wiem, mamy jeszcze pewnie około 18 tysięcy do zarobienia. Kończyło nam się mapa na 210, potem był zjazd w prawo, ale...
zwróciliśmy uwagę już przy 211 i od tamtego momentu nie było żadnego zjazdu w prawo. No, musimy tędy zjechać po prostu i zawrócić chyba. W ogóle jakieś bramki to w ogóle na pewno nie tam, nie przejeżdżaliśmy przez coś takiego. Zgubiliśmy się totalnie! Domyślam się, że znowu zajmujemy ostatnie miejsce. Zostawiliśmy te 18 tysięcy, ponieważ tyle jeszcze zostało czasu uczestnikom, czego odzwierciedleniem są te pieniądze. Dobra, idziemy spytać kogoś szybko o drogę, dlatego się zgubiliśmy. Mamuśka tak prowadziła. Is this what you're looking for? Oh, here. Yeah, here. Villa car. This is the finish. 18 minutes, okay. To miejsce, w które mamy się kierować docelowo, jest mega zawiłe. Jest tam. Jest za tamtą górą. Pojedźmy tą trasą szarą. Tą, którą jechaliśmy wcześniej, wzdłuż morza. Dobra. Nie, no nie, coś zrobiliśmy znowu źle. Jak myślisz, jak nam idzie? Nie mam. Idzie nam tragicznie, co nie? No musimy się zawrócić, bo sami nie mamy pojęcia, gdzie w tym momencie się znajdujemy. Dobra, zjedźmy tutaj i po prostu Maja musi się kogoś zapytać, gdzie my jesteśmy. Nie, jesteśmy najgorszymi po prostu nawigatorami w tym chyba programie, w historii w ogóle całej ekipy. Zapytaliśmy panią na parkingu o drogę, a ona powiedziała, że jedzie w podobnym kierunku i że po prostu nas zawiezie. Będzie jechała przed nami, a my ją będziemy gonić samochodem, więc mega się udało. Piona! Dobra. Can you check on your phone where is it and how to get there? Okay, yeah. Can I draw on it? Yes. Yeah, yeah. Oh my god. Because you're here now, okay. You just drive straight. Then when you come here to Lidl. Okay, yeah. Thank you very much. Thank you really helped us. Thank you, bye. Minęło kolejne 10 minut, dlatego zabieram kolejny 1000 zł z nagrody. Pozostało 17 tysięcy złotych. A on, to jest ten, tam przed nami. Widzisz, czyli jesteśmy na dobrej trasie. Tak. No. Teraz pierwszy raz ja pomyślałem. Ale super, jak są właśnie dwie głowy, nie? Bo każdy ma jakieś tam inne spojrzenie. To nie wiem, czy to nie był zjazd. Kurna, to był zjazd chyba. Serio? Tak. O, Lidl, tak. 300 metrów stąd, czyli przy Lidlu będziemy skręcali w prawo. Tak. Ej, Maja, my tutaj zaczynaliśmy, dobra. Jedziemy tutaj było zadanie z Hanią i z Bartkiem, czyli jedziemy prosto. Tutaj czekał na nas cichy. Tak. Więc idziemy już tutaj do góry. Dobra, my musimy dojechać do domu, stara. To jest droga do naszego domu. Ogarnęliśmy, że to miejsce zaznaczone to jest tak naprawdę nasz dom. I weszliśmy po prostu do środka i zaczęliśmy robić nasze zadania. Pierwsze zadanie to było zjeść jakieś obrzydliwe rzeczy i u mnie trafiło akurat na jaja, a tak naprawdę to wybrałam sobie to do jedzenia. Za każde wykonane zadanie dostawaliśmy literki, dzięki którym potem mogliśmy ułożyć całe hasło. Michu musiał zjeść sos sojowy i sos rybny, a potem wskoczyć do basenu i wyłowić nam literki. Chodźmy do środka. Skoro jedna drużyna tutaj jest, to albo skończyli, albo po prostu to było tutaj. Masz coś dla nas? No, zapraszam nas do domu. Okej, dobra. Mamy trzy zadania tutaj. Jedzenie, grzebanie i pływanie. Pierwszym zadaniem jest odgadnięcie, jego całym zadaniem tutaj jest odgadnięcie hasła. Mhm. Okej. Okay. Za każde zjedzenie czegoś macie jedną, tutaj jedną literkę, tu dwie literki, a tu pięć literek. Sos sojowy, sos rybny, dobra. Jajko. Jest to sos sojowy. Obojętnie mi, które wypiję. Dobra, biorę jedną literkę. Zdrówko widzowie, zdrówko. Zdrowie. Do pełna, do dna w sensie. Tak. Owo! Normalne. Bierzecie tylko dwie literki, potrzebujecie ich bardzo dużo. W puli pozostaje 15 tysięcy złotych. Gadaliśmy z motocyklistami, którzy pokazali też nam na mapach, jak mniej więcej dojechać. Nie no, musimy więcej, stara. Tutaj macie aż 5 literek, więc warto się zastanowić. Ale to całe? Całe. Zrówko. Serio to robisz? No nie mam wyjścia, nie? Ja nie zjem nic więcej, stara. Ja też nie. Nie ma opcji. Dobra, lecimy dalej. Nadalka. 3 stopnie grzebania. Pierwszy olej, wiadomo, easy, jest tylko jedna literka. 4 literki, 5 literek. Ja w ogóle nie myślę, co tam jest, po prostu wkładam i szukam, jest tutaj aż 6 literek. Dasz, stara, radę wygarnąć 6 literek? Obrzydliwe. Ja mam 3 i 6 mam to. Mamy wszystkie literki! Spieszymy się bardzo, bo druga drużyna jest dosłownie zaraz przed nami. Pierwszy poziom trudności to są kaczki. 3 kaczki to jest jedna literka. Drugi poziom trudności to są rybki. 2 rybki to jest jedna literka. Musisz użyć wędki, nie możesz użyć rąk do nich. Dobrze. I trzeci poziom, który jest hardkorowy, to jest nurkowanie w tym basenie, który jest bardzo głęboki, ale tam na dnie jest aż 7 literek w waszym kolorze. Okay, więc to robimy na razie kaczki i tamte. Dobra, to rób szybko kaczki. Pięknie.
poszło łatwo. Dobra, kochani. Niebieskie wszystkie są wasze w takim razie. Dobra. Gdzie one mają to coś do łapania? Taka mała podpowiedź. Przed wami jest drużyna. Aha. Ma wszystko. Odgaduję już hasło. To jest wasza ostatnia szansa, żeby ich wyprzedzić. A wy, kurde, łowicie rybki i tu macie do zdobycia dwie literki. Pomyślcie trochę. Dobra, racja. Wskakuję do tej wody. Ta woda jest lodowata, ale robimy to. Dwa, trzy. Mamy 16, sorry. Aha. I gdy... Nigdy. Dom, na którego nigdy nie... Oni, stary, byli na przedostatniej stacji jeszcze, jak my już wychodziliśmy, więc jesteśmy 20 minut do przodu. Więc nie, no nas... 10 pewnie. Ale szybciej, macie. 4 godziny i 20 minut, co oznacza, że zabieram kolejne 1000 zł. W puli pozostało 14 tysięcy złotych i wiemy już, że jedna drużyna do nas zmierza, więc realnie są w stanie zgarnąć tą kasę. 20 jest E, czyli 21. Dom, na którego nigdy nie chcesz trafić. Ale to nie chodzi o to, co tu jest napisane, tylko czekamy na odpowiedź, na zagadkę. No to Kill House! Brawo! Brawo! Dalej! Maja, szybko! Musicie przesunąć do przodu. Jestem. Słuchajcie, generalnie to zostało nam 13 tysięcy, czyli 13 na pół, stary. Mamy 7,5 tysiąca. Nie, po 6,5 koła. Na co spożytkujesz ten hajs? Ja? Patrz, on wtedy jest prosto. To jest tu, tak. Patrz, La Sirezuela. Jest, dobrze. A nie tam w lewo było? Myślisz? Tak, tam w lewo. Do siebie jedziemy chyba. Tak? No patrząc na to, jak tam dzisiaj szło, to by było śmiesznie, gdybyśmy jeszcze wygrali. Mamy jeszcze szansę, wierzę w to, że mamy jeszcze szansę. Dojechaliśmy pod nasz dom, w którym mieszkamy, więc idziemy sprawdzić, czy to jest tutaj faktycznie. No i finalnie, jak już dojechaliśmy do naszego domu, tam mieliśmy do wykonania kilka zadań. Czy to jest tutaj? Zrobili zadanie dodatkowe. Tak, tak. Dostajecie 13 literek za darmo i z nich musicie ułożyć hasło. Jeśli wam któryś będzie brakowało, możecie wziąć udział w zadaniu, żeby je zdobyć. O Jezu! O Jezu! Karol! Autoterenowe przecież. Karol jest po prostu bardzo zdeterminowany, abyśmy wygrali, także... O! Co ty, Maciej, zrobiłeś? Ej, nie, czekaj, gdzie my jesteśmy? Dobra, szybko, Maja, wysiadaj! Biegnij szybko! Hejka! Co tam? Jesteśmy pierwsi? Jesteście pierwsi. Ale to ostatnie zadanie, dojechać tutaj, tak? Tak, wygraliśmy. A jakim sobie wiesz, jesteście pierwsi? Nie mam pojęcia. 4 godziny 27 minut to jakieś 13 300 zł. Wygraliśmy co? Ale poczekajcie, bo nie wymijaliśmy ich. No nie właśnie. Mogli pobłądzić gdzieś. Byliśmy pewni, że wygrywamy. Ja już w tym samochodzie sobie w głowie układałam, na co te pieniądze wydam. I my wjeżdżamy, a tam ta druga grupa siedzi. I ja im po prostu, jak ja to zobaczyłam... Nie gadaj! Nie, kurwać! Nie! Ja pierdolę! Co ty, Maciej, zrobiłeś, żeby nie dojechaliście pierwsi? Że nawigacja mnie wyprowadziła. Że... Mamy to, kochani! Właśnie zwyciężyliśmy teraz! Mimo bardzo wielu przeszkód po drodze, wygraliśmy właśnie 13 tysięcy złotych! W zasadzie to wygraliśmy przez to, że kierowca drużyny zielonej trochę pomylił drogi. Maciek nie umie jeździć! Przez niego przegraliśmy to! Wyszli nam 13,5 tysiąca! A jak nie, to wypierdolę z tego programu. Przecież my się pogubiliśmy chyba z 30 razy po drodze, serio! To jest praktycznie niemożliwe, że my tutaj jesteśmy i wygraliśmy kasę! Szczerze? Do tej pory nie mam pojęcia, jak to wyszło, że wygraliśmy, bo to było tak, że byliśmy pierwsi, ostatni. Kiedy wy tu przyjechaliście? 3 minuty temu. Minutę temu, stary. No, gdzie on się zgubili po prostu, no i tyle. No. Jedna pola, bo ona już mówiła, co zrobić z wygraną. Już nawet on mówiła Maćkowi tysiaczka. Dziękuję. Gratulacje. Dzięki. Drużyna Karola najlepsza, wiadomo. Tu jest 13 300 zł. To jest wasza nagroda. Brawo. Możemy to wziąć. Pobywaj. Dobra, okay. Jem te larwy. Wszystkie. Ale przy larwach to myślałem, że zbełtam. Kurde. Obuje. Nie jem. Dole.
babuszka, lecę. No gratuluję wam naprawdę, szacun, że tak nadgoniliście, bo my wyszliśmy pierwsi i naprawdę nie spodziewałam się. Pola, good work. Zeżarłam jajo surowe. Nie no, gratulacje. W sumie zasługiwaliście bardzo podobnie jak my na to pierwsze miejsce. W zasadzie bardziej nawet. To chcieliśmy wam dać po 500 za to, że fajnie uczestniczyliście dzisiaj. Wow! Tak. Wygraliśmy dosyć sporo kasy, a wy byliście dosłownie nam na piętach, więc to dla was. Ja przeliczę w końcu. Dzięki, mega! Nie ma problemu, jeszcze się lubimy na tym etapie, super, kochani. Super, nie spodziewałam się takiego kroku z waszej strony. To jest dom, do którego nigdy nie możemy cię trafić. Czyli jaki to jest dom? Kill House! Tak, tak, brawo! Tam jest dominik! Przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że już tam godziny siedzą. Także się nie udało. Okazało się finalnie, że przyjechaliśmy godzinę po nim. Jako ostatni, ale jako jedyni zrobiliśmy zadanie dodatkowe. Słuchajcie, muszę wam coś wyjaśnić. Wszystkie materiały, w których Pola wyglądała tak i była w czapce, były rekonstrukcją zdarzeń. Jak widzicie, Pola ma teraz zupełnie inne włosy, ma grzywkę. Produkcja zgubiła nam cały materiał ich drużyny. Nie było ani jednego pliku, tylko z GoPro były materiały, więc te z GoPro, jak widzieliście, ich GoPro, no to tam rzeczywiście to był ten materiał, ale cała ich kamera została zgubiona. I postanowiliśmy, że przyjedziemy tutaj do Hiszpanii, nagrać to wszystko jeszcze raz i mówię wam o tym, bo chcę być po prostu z wami fair, że te rzeczy, które widzieliście, w których Pola była w czapce, to jest wszystko rekonstrukcja zdarzeń. Ale wszystkie sceny, które w sumie się wydarzyły, powtórzyliśmy, przynajmniej staraliśmy się powtórzyć. I Happy City się wydarzyło naprawdę. No. To, że Michu zapomniał zadanie na szczycie góry, też było naprawdę. Także te wszystkie rzeczy, no to była wasza opowieść do dokładnie mnie o tym. I po prostu chcieliśmy wam oddać to jak najbardziej, żeby ten wyścig miał sens. No ale chcę, żebyście wiedzieli, że to była rekonstrukcja zdarzeń. Ale jest tego wszystkiego plus, bo przy okazji mogliśmy przyjechać tutaj drugi raz i zebrać ze sobą nasze nowe lody, czyli Chmurka i Burza. I Michu właśnie sobie je Chmurkę tutaj pyszną. I ja też chyba sobie akurat, w sumie ty mówiłeś, że wolisz tak, Burzę, nie? Ja zdecydowanie Chmureczkę. Jak Pola była w czapce, tak jak mówię, to była rekonstrukcja zdarzeń, ale miałem do wyboru albo po prostu, żeby ich drużyny nie było na filmie, albo przyjechać tu jeszcze raz i to nagrać. Więc nagraliśmy to jeszcze raz. I to była rekonstrukcja zdarzeń. A najlepsze w tej scenie jest to, że ją też odwzorowaliśmy tak samo. Michu jest bez koszulki w majtkach. I mokre włosy ma. To było najlepsze w tym nagraniu, nie? O Boże! Po zakończonym wyścigu wszyscy poszli spać, a na naszych uczestników następnego dnia czekało kolejne, drugie finałowe zadanie. Witamy was w ostatnim odcinku. Będzie on dla was najtrudniejszy, bo tak naprawdę zostawimy was samych sobie. I wy będziecie musieli zrobić sami wszystko, bez nas. Więc zaczynajmy. No, głównie tyle. Zarobisz się. Dobra, powodzenia. To jest finał, więc przed naszymi uczestnikami najważniejsze zadanie, czyli wymyślenie i realizacja odcinka od zera. Chcieliśmy wymyślić cały zarys, cel, jakie będą kary, nagrody, ilu potrzebujemy operatorów i jak chcemy wykorzystać nasze walory, które mamy. Dostawaliśmy te kartki przy przyjeździe, nie? Gdzie pisaliśmy pomysły na odcinki. No. Może stamtąd byśmy coś wykminili. Właśnie też mi się tak wydawało, że to było fajne, nie? W przerwie między nagrywkami, między pierwszym a drugim etapem, dostaliśmy od Karola zadania, w którym między innymi musieliśmy wymyślić 5 pomysłów na odcinki. I każdy z uczestników wymyślił po 5 i teraz chcemy je przejrzeć, żeby zobaczyć. Jeden z filmik inspirowany Killer Karaoke, gdzie po prostu jedna osoba musiała cały czas śpiewać i co chwilę otwierały się takie wgłębienia w tym podejście, w których były różne obrzydliwe rzeczy i ta osoba nie mogła przestać śpiewać. Jeżeli zdecydujecie się nagrywać na przykład w domu, a nie na zewnątrz, no to już jest stracony potencjał, który moglibyście wykorzystać właśnie z tej pogody, z tego, że nie pada, że macie na przykład basen, macie coś innego. Możemy jakieś igrzyska zrobić, nie? Takie, że na przykład konkurencja w basenie, na taka ala sztafeta, coś. No, sztafeta, coś takiego. Kto wygra na końcu, też zdobywa coś, no nie? No, tak. Wykorzystałbym walory, które tu mam. Mam tu kort tenisowy, do minigolfa, którego ani razu nam tam nie było. Mamy minigolfa tutaj? Tak. Czyli generalnie robimy igrzyska. I zastanówmy się właśnie teraz nad tym celem. Co będzie, nie wiem, wygraną, przegraną? Tak. Po każdej konkurencji powinno być takie jakby domknięcie tego. Po jednej konkurencji, bo później my nie dojdziemy ładu, jak będzie takie zamieszanie i chaos. Wtedy nie będziemy mieć celu chyba tego na końcu, który jakby skupi się na utrzymaniu widza, okej, zobacz, zostań do końca, żeby, nie wiem, bo coś się tam wydarzy, no nie? Ja właśnie na przykład na korcie do tenisa wykorzystałbym tą przestrzeń, która tam jest i zrobił to Killer Karaoke. Prowadzić odcinek będą dwie osoby. Już zdecydowaliśmy, że jednym prowadzącym będę ja, a teraz chłopaki grają w papier, kamień, nożyce. Kto z nich będzie tym drugim prowadzącym? 3, 4. Yes! Czyli dobra, czyli jednym prowadzącym, dobra. Czyli jesteśmy z Olkiem prowadzącymi. Byśmy wykorzystali tą skocznię. Właśnie chciałem to powiedzieć, stoimy na skoczni. Że siadamy na samym końcu skoczni. Po przygotowaniu pomysłu uczestnicy wzięli się za realizację wymyślonego odcinka. Dzisiaj robimy wielkie igrzyska pomiędzy uczestnikami. Ja i Olek jesteśmy dzisiaj prowadzącymi.
Najgorszy uczestnik będzie miał do wygadania straszną karę, a mamy ich dwie. Jedna to jest zgolenie jednej brwi, a druga pofarbowanie włosów. Kochani, starajcie się ten początek zrobić jak najszybszy i przejść sobie już do kolejnej, do wykonywania konkurencji i w trakcie już omawiać co, jakie macie kary, żeby się zainteresować. Lecicie. Więc spróbujcie sobie to nagrać od nowa i lecicie szybko na flow i zobaczycie jak wam pójdzie. Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj robimy wielkie igrzyska. Dokładnie, wszyscy nasi uczestnicy, a jest ich czworo, bo ja z Polą jesteśmy prowadzącymi, będą rywalizować o punkty. Będą trzy konkurencje i w każdej będą do zdobycia punkty i osoba, która zdobędzie ich najwięcej dostaje nagrodę, a osoba, która zdobędzie ich najmniej dostaje straszną karę. A karą jest zgolenie brwi lub pofarbowanie włosów. Ja nie chcę golić brwi, a nie farbować włosów jeszcze przed finałem. Zdecydowanie lepszy początek. Szczerze, no, teraz króle, wam wyszło bardzo dobrze. Czas, start! Lecisz, Polka, lecisz. Dobra. Nie spadła na ścianę! Co? O! Dawaj, tego balona! Jest, dawaj! O, dobrze! Lecimy dalej! Mam, dawaj! Zostało ci 20 sekund! Ile osób jeszcze? Jeszcze jedna! Mogliśmy ogólnie przy tej konkurencji robić 3 kroki, nie wiem, czy to było powiedziane. 3, 2, 1! Koniec czasu! Będzie najgorzej! Już skończyliśmy pierwszą rundę i Poli udało się znaleźć wszystkich uczestników i z tego powodu zmniejszamy nasz czas do minuty, więc może zdobędziemy punkta. Dzisiaj zdecydowanie moją faworytką jest Julita. Serio, mogłabym lepiej poznać i no widać, że nie robi z niczego problemów, cały czas znajduje jakieś rozwiązania i nic jej nie przeszkadza i naprawdę bierze czynny udział w tych nagrywkach. A jeżeli chodzi o Dominika, to trochę się zawiodłam, bo wczoraj właśnie podczas wyścigu mogłam zaobserwować to, że on dawał siebie wszystko, a dzisiaj tak trochę przygasł i widać, że ma trochę za bardzo przerysowane reakcje, co trochę mnie denerwuje. Dobra, zaczynamy drugą rundę. Macie 10 sekund. 3, 2, 1, start. Dobrze. Daj balon! Nie pierwszy raz będę przez Olka mokry. Dobrze! Mocno! To ja! No, biegnie! Trzymaj! Nie, proszę! 20 sekund do końca! Zbliżasz do końca! O Jezu, przepraszam! Mamy po punkcie w tej rundzie, bo Olek nie zdążył nas znaleźć. Niestety my z Michałem zostaliśmy drugi raz zmoczeni, nie mamy żadnych punktów. W dniu dzisiejszym uczestnicy sami wymyślali odcinek finałowy. I poszło im, uważam, że bardzo fajnie. Wymyślili bardzo fajny pomysł, dynamiczny, zadanka, fajnie, rywalizacja, kary przede wszystkim. W ogóle też, ale to nikogo nie interesuje. Kary są najważniejsze i cierpienie, i płacz. Dobra, jak widzicie w pierwszym wiadrze przygotowanym dla naszych uczestników są kamyczki. Niby lajcik, ale to pierwszy stopień trudności. Na razie jest tylko woda, a mianowicie będzie woda, lód i sól. To wiadro to jest totalna mieszanka wybuchowa, jest tam dosłownie wszystko. Badyle, serpentyny i obrzydliwa mieszanka, nawet płyn do prania. A ostatni to totalne kuchenne rewolucje, jest tam wszystko co znaleźliśmy w kuchni i w lodówce. Naprawdę, uwierzcie mi, śmierdzi to przekosmicznie, aczkolwiek nóżki będą moczone. Moi drodzy, jesteśmy przy kolejnej konkurencji, którą będzie killer karaoke. Kazali nam zdjąć buty. A oprócz tego będą mieli zasłonięte oczy, ponieważ będą szli po obrzydliwych pudełkach, w które są bardzo dziwne rzeczy. Już nie mogę się doczekać, naprawdę. Każde wiadro to jeden punkt, czyli jeżeli osoba wypadnie na drugim wiadrze, zdobywa tylko 2 punkty. I 3, 2, 1. Dalej boli serce mnie przez ciebie. Przez ciebie. Chciałaś wysłać mnie do piekła, ale jestem w niebie. Ty tu byłaś tylko chwila. Byłaś tylko chwila. Twoje usta smakowały jak wanilia. Brawo dla Michała! Jest pierwszym uczestnikiem i zdobył aż 4 punkty! Nieważne jaki kraj, Polska czy Stany, czy ten Zanzibar, robimy swoje taki mamy vibe! Mamy kraj! Ej, przestała! Ekipa na rodzina! Niestety odpadłaś na drugim wiaderku, bo przestałaś śpiewać, także tobie należą się tylko niestety 2 punkty. Tak. Dobra, zapraszamy kolejnego uczestnika. Jak zigzag McQueen tutaj lecę, mam złoty tłok i złotą kietę. Moja suczka w Porsche 9911. Szybki jak błyskawica, czerwony jak Rosja. Life is highway, I'm gonna... Uuuu!
Dominik zdobył tylko 2 punkty, czyli mam szansę. Niestety, dostajesz tylko 2 punkty. Punktacja na ten moment wygląda tak, że Michał ma 4 punkty, a ja z Lidką po 3, bo zdobyliśmy wcześniej jeszcze 1 punkt za poprzednią konkurencję. Ja będę śpiewać piosenkę Dzięki od Gen Z i zaczynam od zwrotki Hani. Go! B.O.B. masz ego, to nie wiem, czy to hejt, czy prop. Ta Hania to pick me girl, ta Hania to pick me boss. Za mój rapowany głos w komentarzu piszą na serce znów daje na dłoń, chociaż czy to chcę zdewać, to nie tak! Chodź nie zmienię twojego zdania, no bo znowu mnie czyta odlegania do brawo! Ej, dobrze i poszło. Maja jest drugą uczestniczką, która zgarnia maksimum punktów, jakie dało się zdobyć w tej konkurencji. Poczułam tymi stopami za dużo. I powiem ci, że wyszło im naprawdę super. Odcinek nagrali ekstra, wszyscy byli zaangażowani, wszyscy mieli mnóstwo pomysłów, ale jednak najbardziej przebiła się Maja. I tutaj właśnie się zaskoczyłam, bo wczoraj jak ona mi zniknęła, tak dzisiaj wybijała się. Dobra, kochani, udało nam się zrobić wstępną miniaturkę, potem jeszcze będziemy coś próbować. A teraz zaczynamy już konkurencję, w której uczestnicy będą musieli odpowiadać na pytania związane z programem. Jeżeli... temu? Słuchajcie, nie ma sensu tego tutaj tłumaczyć, to jest tak proste, okay, że wystarczy to robić po prostu. Przecież to nie ma żadnych zasad, to po prostu jest, trzymasz kogoś, nie odpowie, to możecie powiedzieć, jak nie odpowiesz, to wpadasz, pytanie numer jeden. I nie trzeba tłumaczyć zasad, bo to już jest wytłumaczone. Dobra. Fajny w ogóle byłby kadr, gdybyście to nagrali z perspektywy osoby, która już wstawia i na przykład ona by spada i ona już mówiła, jak tak, nie odpowiem, to spadnę. Troszkę dowiedziałem się więcej o Poli, ona nie jest taka do wszystkiego do końca. Jak kamery się wyłączą, no na wszystko się nie zgadza ta Pola, tak? I ma jakieś tam swoje, widzę, takie uprzed, jakieś takie, nie wiem, ma jakieś swoje takie blokady. Misiek już siedzie, będzie pierwszy, a my walczymy o dwie konkurencje, dwie kary w sensie. Na ten moment ja i Julita jesteśmy ostatni, więc musimy w tej konkurencji coś nadrobić. Ta kara będzie straszna, albo farbowanie włosów, albo zgolenie brwi, więc kibicujcie, żeby nam się to nie przytrafiło. Michu, kto odpadł w czwartym odcinku twoje 5 minut? 5, 4, 4, Michalina 3, i 2, 1. Michalina i Radek. Kurde, Radek, przepraszam. Najgorsza jest ta wasza presja czasu, on miał tu 5 sekund i on wiedział, ale... Ja nawet tutaj zapomniałam, jakby nawet stojąc i patrząc, nie wiedziałam, co 5 sekund, jeszcze jak Ole odlicza tak głośno, to głośno, nie da się skupić. To deprymuje strasznie. Teraz ja. Ej, ale dobrze, mi się nie ma punkta, bo był pierwszy po dwóch konkurencjach. To jest dobrze, nie dla nas jest dobrze. Jezu, błagam, tak bardzo nie chcę wpadać, tak bardzo nie chcę. Ile pieniędzy wygrała drużyna, która pierwsza dotknęła morza? 5, 4, 1000 złotych. 2, 1, okej. Dobrze. Jest, udało się, ja tego nie wiedziałam. Po 100 euro. Po 100 euro dostaliśmy, każda, po 5 tak. osób dostało po 100 euro. No ale to jest 1000. Nie, 500 euro. Aha, racja. Jest strasznie! O, masakra! Ale plot twist najgorzej! Zaskoczenie, co? Róbmy to szybko, bo ja zawarta. Julita! Ja też tu bardzo! W odcinku z przełamywaniu lęków, jakie zadanie dostał Radek? 5! Radek dostał 4, to zadanie, niespodziankę, w którym były te robaki 1. takie okropne, tak! Dobrze! Dostał to konkretne swoje, to miał tam niespodziankę od Karola, która mi była powiedziana. I to były takie. Ej, jak ty to pamiętałaś? Najgorsze jest to, że przez to, że Julita odpowiedziała dobrze, wszyscy mają 4 punkty, ja mam 3. Jak nie odpowiem dobrze, to jest lipa. Uwaga, ostatnie pytanie. W którym odcinku Julita dostała diamentowy bilet? Pięć. Drugim. Okej. Serio? To jest decydująca runda! Runda a propos nas, czyli uczestników programu Twoje 5 minut. Zobaczymy, jak dobrze nas słuchają. I dzięki temu wy lepiej nas możecie poznać. Dajcie znać w ogóle, który z uczestników według was jest faworytem. No i dlaczego to jestem ja? Twoje pytanie. Uwaga, jaki mam kolor oczu? 5, 4, 3. Jak go wrzuciło bez parku? Moje oczy są niebieskie, także jak na nazwisko ma Michał? 5. Popiołek! Stało się! Stało się! Tak! Czyli Maja na pewno nie czeka. Coraz bliżej czuję, że nie będę miał tej brewki albo tej, ale zobaczymy. Jaki znak zodiaku ma Pola? 5, 4, 3. Rybela! Jak Dominik odpowie na to pytanie, to ja mam albo farbowane włosy, albo nie mam krewki. Ostatnia runda i ostatni uczestnik, decydujące starcie.
Czyli ty masz 5 i ja mam 5. On tak, ma 4. My mamy obie 5, on ma 4 i zaraz ma Dominik, który też ma 4 punkty, więc teraz od niego zależy, czy to Michał wykonuje karę, czy robią to może razem. Oboje. I w dzisiejszym dniu Julita zaprezentowała się jeszcze lepiej niż wczoraj, moim zdaniem. Przez to, że była większa grupka, to miała więc większe pole do pokazania się, do mówienia i zaprezentowała się jeszcze lepiej, więc jest jeszcze większym królem dla mnie. Skąd pochodzi Maja? 5! Myślenice! Dobrze! Dobrze! Turniej i zostaje dla niego wybrana kara! A jaka? Ja. Zupełnym dla mnie zaskoczeniem dzisiejszego dnia jest Julita. No po prostu uwielbiam tą dziewczynę, ma mnóstwo energii, cały czas jest bezproblemowa, cały czas chce nagrywać i we wszystkim widzi rozwiązanie i dobrze współpracuje z innymi. Jako uczestnicy zdecydowaliśmy, że skoro nasi prowadzący tak bardzo się postarali, żebyśmy mieli dzisiaj naprawdę trudno, to jedna osoba ma karę, to w takim razie jest jeszcze druga kara, bo są dwie. Wymyśliliśmy konkurencję, która pozwoli zdecydować, kto z was otrzyma drugą karę. W ciągu 10 sekund będziecie musieli powiedzieć jak najwięcej słów na literę, którą wam wybierzemy. Kto przegra, gra papier, kamień z Michem o to, jaką karę wybieracie. Tak. W takim razie Pola... Czekaj, muszę stanąć, jakąś dobrą pozycję obrać. Wytęż swój umysł, bo twoją literą będzie I. Start. Igła, irys, i madło, iskra, ikra i... Stop! Wymieniła 5 słów, jest dobrze, tak. Naprawdę jest dobrze. No. Pola ma 5 słów, Olek, żeby to przebić, musi powiedzieć co najmniej 6. Twoją literą będzie J. Start. Jodła, Japonki, Japonia, jodłować, jechać, jadłospis. Yeah! To przegra ten Golibrew, a osoba wygrana może sobie pofarbować włosy na dowolny kolor, a mamy naprawdę bardzo fajne kolory. No to wygląda się jak taka ciotka ale... zebrana. Ej, jaka ciotka, k***a, nie obrażaj go. No właśnie. To jest mój k***a. Jaka ciotka, k***a. Problem? Olek dla mnie jest mocnym zawodnikiem. Wyróżnia się na pewno na tle innych uczestników stylem bycia, no powiedzmy sobie szczerze. Hej. Jest królem dla mnie dzięki temu. A jak mi nie odrosną te brwi? Ja się sobie podobam w tym momencie, a kiedyś miałam bardzo dużo kompleksów i bardzo nie chcę zmieniać tego, jak wyglądam. Serio, to jest jedyna rzecz, jakiej nie chciałam robić. Nie wam, bo bardzo długo dążyłam do tego, żeby zaakceptować to, jaka jestem. I jestem teraz taka, jaka się sobie podobam i bardzo nie chcę tego zmieniać. Widziałem, jak w tobie to emocje wywołało. Za 500 mogę się z tobą wymienić. Za 500. I wchodzę do gry za ciebie. Dobra. Ale jak wylosujesz farbowanie włosów, to farbuję z tobą. I dajesz mi 500 za to? Tak, bo jeżeli wylosuję brew, to nie robię tego. To nie wolisz zaryzykować i grać jednak, nie, to? Nie. Bo tak to 500 traci. Nie, no. Nie. Czyli co, deal? Deal, tak? No ja jestem, ja mogę. Co tu się właśnie dzieje, widzowie? Chłopaki będą grali w kamień, papier, nożyce. Oto kto goli brew. No to co? Do jednego? Przynajmniej 500 zarobiłem. Raz, dwa, jeden. Raz, dwa, jeden. Raz, dwa, trzy. Yeah! Yeah! Goli brew! To był najlepszy deal mojego życia. Dziękuję za bycie dżentelmenem i wybawienie mnie z tego. To co, to mi to zgolisz? Dobra? Zaczynam powoli żałować tej decyzji. Popatrzcie, miałam czarne brwi, one są charakterystyczne. Jest takie gęste. To co, gotowy? Nie. Nawet ja nie jestem gotowa na to. Ja chyba też nie. Zobaczcie, co tu się dzieje, Dominik. Hajs. 500. Uratowana. Boże! O shit, ale będziesz miał białe tutaj, masz opaloną twarz. Ja pier... Ładnie je! Co jest? To jest za mocno! Nie, też się nie idzie. Stery! Ale lodowa! Ale mocno! Jak się wyglądasz? Powiem ci, że mega fajnie to wygląda. Ja się nie widziałem. Mikar, bardzo wyglądasz bardzo modnie. Prawie z mecz, więc będziemy mogli sobie oglądać, kto tam chce. A wy w trakcie tego meczu możecie przygotować po 3 posty na Instagram, 3 story i minimum 2 TikToki, które chcielibyście wrzucić na swoje social media w tym czasie, kiedy pojawiałyby się odcinki z programu. I my będziemy to po prostu weryfikować. Taką topkę, którą mogłabym wyróżnić, to zdecydowanie jest to Aleksander, bo jest zupełnie inny niż wszyscy i bardzo się wyróżnia. Julita, no po prostu fajna. Taka fajna, bezproblemowa. Jak wczoraj powiedziałabym, że Pola i Dominik
Tak teraz zastanawiam się, czy wcale nie Maja. Myślę, że mogłabym ja wygrać. Dlaczego? No nie wiem, no jakoś tak jest. Ja tutaj jest bardzo fajnie, ja mi się podoba. Więc... Myślę, że mogłabym wygrać ten program. Po zakończeniu wszystkich zadań przenieśliśmy się na finał drugiego sezonu Twoje 5 minut. Jedziemy na nasz ostatni panel, w którym dowiemy się w końcu, kto wygra Twoje 5 minut 2. Mam nadzieję, że nie możecie się tak samo doczekać. A ja mam takie pytanie, jak szliście do programu, to spodziewaliście się tego, że będziecie w finale? Tak, tak. Tak poważnie. Nie, ja byłem, nie. Ja byłem pewny, że jestem taką dostawką do wywalenia, wiecie, na przykład w trzecim odcinku. A ja na przykład nie, bo ja w ogóle szłam z takim zamysłem, że żeby tylko nie odpaść w pierwszym odcinku, że będzie fajna przygoda. Wysłaliście nam swoje storki i teraz sprawdzimy je sobie. Wszystkie posty uczestników, które my oglądaliśmy, możecie zobaczyć oczywiście na ich Instagramach, a one są wyświetlone tutaj, także zapraszamy serdecznie do nich. Dobra, w takim razie teraz mamy Olka. Fajnie, fajna w ogóle estetyka, Olek, nie? Dobra, Maja teraz. Challenge'owy TikToczek. Zarąbiste, no ja uważam, że właśnie takie są najlepsze, czyli że jednak z tymi ludźmi stąd, ale coś też niekoniecznie związanego w ogóle z tym, co się działo, uważam, że zarąbiście. Mamy teraz Dominika. Te story są o tyle słabe, że jak ludzie poznają was w tym programie, to w ogóle to nie zachęca, żeby cię oglądali, bo wiesz, oni prędzej będą czekać na film, niż na twoje story o tym, że jest film. No, lepiej jakiś backstage, nie? Coś takiego, co pokazać. Wy powinniście story mieć w ten sposób zrobione, żeby zatrzymały tych ludzi, którzy do was już przyjdą. To story nie zatrzyma kogoś, bo ono nie jest o tym, że ma go zatrzymać, tylko ono jest bardziej jakbyś miał już swoją widownię i chciał, żeby weszli na mój kanał. TikToki dużo lepiej niż story na pewno. O wiele lepiej. No. I zdjęcia też fajne. Ej, zarąbiste. Fajne. To mega fajne. A to są te zdjęcia z dzieciństwa. Ej, mega dobre. Zarąbisty TikTok. W ogóle najlepszy TikTok moim zdaniem do tej pory. Coś tak cringe, nie? Co jest dla was to proszę? Co cię wstydzi? Szczerze, największe zaskoczenie. Najbardziej kreatywne. Bo... Tak. Miku, jestem naprawdę zszokowany, ale... Nie, to jest w ogóle cii. Masz taką jak włosy, stary. Tak, mega dobrze sobie wszyscy poradzili. Tak. Serio, i zaskoczenie, Michu jest zaskoczeniem dla mnie. Lecimy w takim razie z panelem, moi drodzy. Wiemy wszystko, to nam też dużo dało informacji. Bije mi serce, bo zaraz jest finał Twoje 5 minut 2. No i stresuję się, bo jednak przyszłam tu po to, żeby wygrać, a może być różnie. Tyle emocji mam w sobie, tyle już przeszłam, że nie mogę się doczekać, kto wygra i kibicuję wszystkim na maksa. Nie jestem zestresowana. Cokolwiek się stanie, to będę zadowolona. Jak nie wygram, to też będę zadowolona. Dlaczego? Uważam, że są tutaj osoby, które równie na to zasługują jak ja, a i tak bardzo daleko doszłam i wiem, że da mi to bardzo dużo. Proszę Państwa, zaczynamy w takim razie wielki finał drugiej edycji programu Twoje 5 minut. I zapraszamy uczestników. Ja cię kręcę, ale się stresuję, nie? Mega fajnie. Fajnie was tu w ogóle widzieć. I dzisiaj, i przez te ostatnie w sumie 3 tygodnie. I dzisiaj chciałbym właśnie wam troszeczkę o tym więcej opowiedzieć. To, co w dniu dzisiejszym zaprezentowaliście, to było w ogóle fenomenalne. W sensie, serio, gadaliśmy sobie tak, że ten odcinek, bo już mówię tutaj tak stricte o nim, był totalnie kompletny. Każdy z was zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i uważam, że macie już tą wiedzę, żeby zostać influencerem i żeby wygrać ten program. Tak naprawdę każdy z was mógłby go wygrać. Macie tak teraz, stojąc tutaj przed nami, że dalej czujecie, że to jesteście wy? Tak. No. Ale wszyscy jednak pozostajecie w mojej głowie, tak bycie zapamiętani bardzo pozytywnie. I o każdym z was mogę coś powiedzieć, co będzie zupełnie inne. Bo na przykład zaczynając od Olka. No Olek, ja cię po prostu pokochałam od momentu, kiedy jeszcze nawet cię nie zobaczyłam, tylko usłyszałam. I jestem po prostu twoją największą fanką. Dziękuję bardzo. A ty co, Przemek, myślisz o Olku? Ja, tak jak ci dzisiaj powiedziałem, jestem fanem w ogóle twojego stylu bycia. Bo jest trochę, powiedzmy sobie, jest troszkę inny, ale jest bardzo fajny, jesteś taki, wiesz, siemanko tutaj. No i król, też bardzo fajnie mówisz, wiesz, fajnie się wypowiadasz, fajne rzeczy robisz. No jesteś królem. Dziękuję bardzo. Twoja oryginalność jest w ogóle nie do podważenia. To jest wielki twój atut, jesteś w tym wszystkim też na maksa prawdziwy. Wiemy, że stoi przed nami właśnie dokładnie ten gość, którego oglądaliśmy przez te ostatnie tygodnie. Nie ma tutaj żadnego udawania i to jest piękne, nie? Dzięki bardzo. Julitka.
Zupełnie, totalnie, szczerze nie żałuję tego, że miałaś ten diamentowy bilet. Uważam, że ci się należał w 100%. Uwielbiam twoją energię i to właściwie każdy powtarzał, kto cię tutaj spotykał w programie, że od ciebie bije tak dobry vibe. Jesteś taką wspaniałą osobą. Umiesz tym żonglować na odcinkach, żeby też pokazać to przy kamerze, bo to nie zawsze idzie ze sobą w parze, ale w twoim przypadku jak najbardziej. Jestem fanem wielkim. Ja też. Ciebie. W drugą stronę. Ale ja też jestem właśnie twoim fanem. Bardzo od razu cię polubiłem. Bije taka właśnie ta energia, o której mówił Karol. Kurczę, naprawdę bardzo fajnie i chętnie bym z tobą nagrał jakiś odcinek. Wszyscy, którzy przychodzą, się zakochują w tobie. Mówią, że chcieliby, żebyś była blisko. No niesamowite. Fajnie, że kogoś takiego tutaj mamy. Właśnie to jest super, że ja miałam okazję zmienić o tobie zdanie. Bo pierwszego dnia jakoś nie poczułam z tobą jakieś takie, wiesz, super więzi, dlatego że nie pracowałyśmy razem w grupie. Dzisiaj zupełna zmiana. Zupełna. I zapisałam sobie, że ty masz wszystkie cechy, które są potrzebne. Ogarniasz całą grupę, każdy cię lubi. Jak jest tutaj kłótnia, to ty wszystkich uspokajasz i po prostu jesteś najbardziej świadoma. Tak uważam. Dziękuję bardzo. Hej, Pola. Dotarłaś do tego finału. Jakoś się udało. I bardzo dobrze, bo kiedy w pierwszy dzień przeszłaś do programu, ja uznałem, że to jest osoba, która może go wygrać. Ja trzymam za ciebie bardzo mocno kciuki i to i w programie, i poza programem, za ciebie jako człowieka też, bo wydaje mi się, że możesz jeszcze zaskoczyć i że na pewno nas jeszcze zaskoczy. Dla mnie, Pola, byłaś taką osobą, którą ja najbardziej wyróżniłam pierwszego dnia z grupy. Ja powiedziałam, że to jest dziewczyna, która uważam, że powinna wygrać ten program. Tak było. Jakby stawiasz na swoim. Nie dajesz się tak, wiesz, przekamarzać, po prostu wiesz, na co możesz sobie pozwolić, to też jest dobre. Tobie tylko brakuje do końca takiej wiary w siebie, takiej pewności, żeby nikt nie dał tak jakby przegadać, że może być trochę inaczej. I uwierz w siebie, dziewczyno, bo naprawdę zajdziesz daleko. Maja, co fajnie, co? Że tutaj jesteś z nami. Ja się cieszę bardzo, bo jak przyszłaś do nas na casting, to byłaś dla nas jako jedyna oceniona jako 10 na 10 pod względem całokształtu tego, jak się zaprezentowałaś na castingu. I w programie myślę, że dotrzymałaś po prostu tej poprzeczki. Fajnie się bardzo pokazywałaś. Ja w ogóle jestem giga fanem twojej mimiki. Uważam, że jest ona tak wyjątkowa. Wierzę też, że jest w tobie gigantyczny potencjał. Dziękuję. Jesteś taka bardzo naturalna, to zauważyłem u ciebie. A ja bym powiedziała właśnie, że Maja jest taka cicha woda trochę, ale jak się już odezwiesz, to tak trafnie. Tak samo było dzisiaj na odcinku, kiedy mieliście właśnie wymyślić pomysły, to ty tak siedziałaś cicho, dawałaś się innym wypowiedzieć, ale jak już strzeliłaś, to z tym jednym trafnym pomysłem, który spasował wszystkim. No i słuchajcie, mamy też przed nami Dominika. Gościa, który pod względem technicznym tego, jak to robić, no absolutnie jest tutaj faworytem wręcz, nie? W sensie gość, który wie, jak nagrać, wiesz, dokładnie film, o czym warto wspomnieć, jak o tym powiedzieć. Kurde, Dominik, no jakby ten warsztat, wiesz, techniczny u ciebie jest absolutnie top. I co jest fajne w tobie, to ogromna też pewność siebie, która nie jest minusem. Bo często jak ktoś, wiesz, jest taki hop do przodu, to zostawia resztę za sobą. A ty jesteś pewny siebie, ale ty bierzesz ich pod skrzydła i wspólnie tworzycie drużynę. I to jest zajebiste w tobie. Pamiętam, że na początku nie do końca ci w to wierzyłem, ale udowodniłeś swoją postawą w tym programie, że moje obawy były bezpodstawne. Ty jesteś taki. Ty jesteś bardzo dobrym człowiekiem, takim, który ma niesamowitą empatię i który pomoże zawsze, kiedy tylko potrafi, nawet kosztem siebie albo swojej brwi. Właśnie, bo i nie ma brwi. Że masz tutaj włosy. No właśnie. Specjalnie tak włożyłem. A jeszcze jest jedna rzecz, która jest w Dominiku niesamowita. Jest tak zawzięty w swoich decyzjach, że potrafi sobie w sekundzie, potrafi po prostu coś zmienić. I masz jakiś problem, ustawiasz sobie w głowie po prostu, dobra, od teraz dzieje się tak i tak. I ty się tego trzymasz, to jest wspaniałe, bo ja szanuję, jak ktoś potrafi trzymać się zasad i jak sobie też chce sprogresować, to wiesz, leci w tych swoich postanowieniach i to jest piękne. Ty masz niezwykłą pokorę i determinację. Nie poddajesz się i ta kamera jeszcze bardziej się podbudowuje. Bo dla mnie ty jesteś ciężkim królem. Słuchaj, i w ogóle tak, o tobie miałem najwięcej zapisanych w ogóle rzeczy. Kurde, wydaje mi się, że ty masz wszystko to, co powinien mieć influencer czy youtuber. Skoro masz dobrą kondycję, od razu rozdzielaliście się, biegłeś, a ty Julita mogła bardziej rozkminiać, bo ty mówisz, że Julita troszkę lepsza w myśleniu. Ty tak powiedziałeś. No tak było. I to też pokazuje twój dystans do siebie i pokazuje to pewność siebie. Kurde, mega jesteś królem. A propos mocnych ludzi, to jest z nami też Michał.
Witam, witam. Nie chciałbym, żeby to było dla ciebie krzywdzące, jeżeli powiem teraz, kto by się spodziewał, ale trochę tak było. Jesteś prawdziwym czarnym koniem tutaj. Kiedy my myśleliśmy już, kurczę, no może jednak to jest już nieuczciwe dla reszty grupy, żeby Michał przychodził dalej, ty udowadniałeś, że oj, nie, 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 panowie, tutaj ja jeszcze nie pokazałem wszystkiego. I udowodniłeś to. I to, że ty tu jesteś, to jest twoja zasługa. Uczestnicy Gen Z, którzy byli gośćmi tutaj, mówili, że nie możemy cię ruszyć. Polubili cię, oni cię polubili, pokochali cię. Udowadniasz też i pokazujesz dla wielu osób, że każdy ma szansę. Że można się zmienić, można się pokazać, że można rozkwitnąć. Ty jesteś tego dowodem. Dokładnie to jest punkt. No Michał, kurczę, stary, pamiętasz, jak do nas tutaj przyszedłeś? Stałeś na środku i nie potrafiłeś powiedzieć zdania, a z Budda przyszedł. No to było niesamowite. Nie mogłam ciebie zaobserwować pierwszego dnia. Ja wtedy tak sobie myślę, kurde, no taka trochę niezdara, no. Taki, wiesz, no taki, wiesz, zapomniał po co wjechał na górę, po co ma się zaraz. I sobie co ty tutaj robisz, człowieku? I dopiero dzisiaj zobaczyłam, wiesz, jak jesteś tak z ludźmi, jak jesteś w grupie, jak oni cię kochają i jak jesteś niesamowicie pocieszny, miły i zabawny. Sympatyczny. Nie, naprawdę, bo ty taki jesteś i to też w tobie trzeba po prostu polubić, zaakceptować i docenić. Więc ta twoja niezwykła taka urokliwość, bo nie mogę tego nazwać. Ty się wstydziłeś dzisiaj, jak oglądaliśmy twoje Instastory. To było mega cute. I ty się tak rozproszyłeś, byłeś taki cały czerwony i odwróciłeś się i nie wiedziałeś, co powiedzieć i w ogóle. I jesteś niesamowicie kreatywną osobą, co mogliśmy zobaczyć właśnie na przestrzeni, na tych TikTokach. Bardzo duże gratulacje dla ciebie, bo z tych wszystkich TikToków, które mogliśmy dzisiaj spojrzeć, to twoje najbardziej zapamiętałam. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, mamy przed nami 6 wspaniałych osób. Ludzi, którzy tak naprawdę już teraz mogliby spokojnie działać w internecie. Każdy z was, macie wszystkie potrzebne umiejętności. No właściwie każdy z was dzisiaj wbija na Instagrama i działa, robi YouTube'a, wie jak to zrobić. Ja bym chciał tylko, żebyście wiedzieli, że jeżeli będziemy tutaj podejmować decyzję, jest ona trudna z tego powodu, że każdego z was byśmy chcieli tak naprawdę. Ten program wygląda tak, a nie inaczej, że jedna tylko osoba go wygrywa. Wygrywa dołączenie do projektu Gen Z również. Dużo się wydarzyło, co? Jak na 3 tygodnie. Przez te 3 tygodnie przeżyliście więcej niż niejedna osoba przeżyłaby w rok, a może i nawet dłużej. To jest niesamowita przygoda, ale pamiętajcie, że ona jest nie tylko dla was, ale także dla nas. My także się z tego cieszymy i bardzo się cieszymy, że was poznaliśmy. Bardzo się cieszymy, że wspólnie mogliśmy zbudować tak wspaniały program, dzięki któremu teraz właściwie to miliony ludzi się bawią. Pamiętajcie, że na samym początku mówiliśmy, że jesteśmy tu po to, aby to naszym widzom zapewnić rozrywkę. A teraz chciałbym, żebyście to wy nam coś powiedzieli, a właściwie to odpowiedzieli na pytanie. Dlaczego to wy macie wygrać program? Olek, zaczniemy od ciebie. Ode mnie, dobra. Wydaje mi się, że przychodząc do programu popełniałem bardzo wiele błędów i bardzo dużo mnie nauczyliście i wydaje mi się, że ostatnie odcinki pokazały to w pełni. Bardzo często słyszałem w tym programie, że się do tego nadaje i również się z tym zgadzam. Na przykład są to kryteria, na które ja zwracam uwagę oglądając ludzi w internecie, czy czułbym się po prostu z kimś komfortowo. I wydaje mi się, że taką jestem osobą i wydaje mi się po prostu, że taki pełen pakiecik cech, które będą bardzo przydatne w dalszym życiu i działaniu jako influencer mam. Super, dziękuję bardzo. Julita? Ja się teraz zestresowałam, tak jak trzeba powiedzieć, ale powinnam wygrać ten program, ponieważ tak mnie podbudował też, dał pewności siebie i pokazał, że to, co tutaj robiliśmy, naprawdę mi się podoba i naprawdę się czuję w tym super. Nie wiem, co mogę więcej dodać. Ja się po prostu tutaj super bawię, super mam też vibe z ludźmi, więc chciałabym zostać na dłużej z wami. Ekstra, dzięki bardzo. Jezu, dobra. Uważam, że powinnam wygrać ten program, bo w tym wszystkim jestem sobą. W wieku 6 lat już nagrywałam różne vlogi, zawsze dobrze się czułam przed kamerą. Realizuję siebie, ale przy okazji zawsze wszystkie uwagi biorę do środka i pracuję nad nimi. Uważam, że przeszłam jedną z większych dróg tutaj osób i największą pracę włożyłam w to, gdzie jestem w tym momencie. Ten program wpłynął bardzo na mnie i pokazał mi, że jestem na dobrym miejscu. Myśleliście od początku, że jestem osobą, która może wygrać ten program, a ja się z wami od początku zgadzam. Mocne! No, Maja, a ty? Ja po prostu bardzo dobrze się tutaj czuję. Bardzo dobrze się tutaj bawię i uważam, że to jest odpowiednie miejsce dla mnie. Po prostu ogrom wiedzy, który chłonęłam przez te tygodnie, jest dla mnie czymś wspaniałym i mam nadzieję, że tak może wyglądać więcej mojego życia i o tym po prostu marzę. No i super.
a ja jestem po prostu tutaj szczęśliwy. Jest naprawdę fantastycznie, bardzo dobrze spędzę tutaj czas, bardzo dobrze się czuję wśród ludzi, czuję się dobrze przed kamerą. Też tak naprawdę czuję, że do tego się nadaję, czuję, że to jest droga, którą powinienem iść też. Wiele musiałem przepracować, żeby być w tym miejscu, w którym rzeczywiście jestem. I też wiem, że jeszcze wiele pracy przede mną, ale mam w sobie na tyle pokory, żeby na każdym kroku pokazywać to, że jestem w stanie po prostu zrobić to, co będzie potrzebne, ale to też to, co, z czym ja się będę czuł dobrze. I czuję się tutaj szczęśliwy. Miło słyszeć. Michał. Popatrzcie na mnie i macie odpowiedź, nie? Ale tak serio, no to no, jak mówiliście, że u was progres jest najważniejszy, to fajnie, że u mnie go zobaczyliście. Też przy tym się bardzo świetnie bawiłem, przy tym programie całym. Czuję, że cały czas pokazywałem siebie, całego siebie i 100% siebie. Też fajnie, że miałem przyjemność z tymi ludźmi po prostu współpracować, bo to są niesamowici ludzie. Tak samo jak wy, tak samo jak tutaj wszyscy. No trzeba polizać trochę dupkę, żeby było fajnie. No i tak. No i dziękuję bardzo. Ej. Michu nie powiedział, nie wiem, w tej wypowiedzi ani raz. No dobrze, moi drodzy. Piękne to były słowa i bardzo nam miło. Słuchajcie, z tej szóstki dzisiaj wspaniały dzień dla mnie, ponieważ możemy wyrzucić aż 5 osób. Zobacz, jak się trzymają za ręce wszyscy, zobacz, jaka jest. Może wszyscy razem, może jednak, wiesz, może jednak wszyscy za jednego i nie mamy nikogo. Tu, Michał, chodzi o ciebie. Ty nie wygrasz tego programu. Jako pierwszy się o tym dowiesz. Z tego względu, że jesteś od nich na trochę innym poziomie. To, o czym Kasia do ciebie mówiła, czyli bycie supporterem, jest u ciebie bardzo widoczne. Co nie zmienia faktu, że udowodniłeś, jak wspaniale sobie z tym wszystkim radzisz. To jeszcze nie jest twój czas. Aczkolwiek, no jesteś w finale, jesteś jednym z finalistów i mi jesteś też bardzo bliski. Dobrze, dziękuję bardzo. To, że ktoś nie wygrywa teraz dotarcia do Gen Z albo nie wygrywa tej stówy, to wiecie, to jest jakiś mały mega duży boost. Mega duży boost, ale ma... Ale nie przekreśla w ogóle ścieżki reszcie, nie? Dzięki. W ten sposób. To w takim razie ja też bym chciał wskazać osobę, która no niestety nie wygra tego programu. I będzie nią Maja. Byłaś moją ulubienicą tutaj w programie i ciągle jesteś. To nie wystarczyło, ale ja uważam, że ty masz wszystkie cechy, które potrzeba, by cisnąć, próbować i dać radę. Ja mówię, uwielbiam twoją ekspresję, ona jest wspaniała. I wydaje mi się, że przeważyło nad tym chyba to, o czym Vera wspomniała. Troszeczkę czasami jesteś taka cichsza, chowała się często, wiesz, przed nami i to było dla nas jakieś takie zastanawiające. I myślę, że stąd ta decyzja. I ja mówię, uwielbiam twoją ekspresję i uważam, że to jest jeden z ważniejszych elementów w byciu twórcą. Możesz być super fajny, mieć najlepsze pomysły, ale jak nie będzie się ciebie fajnie oglądało, to się nie uda, a ciebie się po prostu fajnie ogląda, nie? Dzięki. Brawa dla Mai. Brawa dla Mai. My wyłaniamy tylko zwycięzcę i też wydaje mi się, że dobrym określeniem jest, że tu nie ma przegranych. Jest po prostu zwycięzca. I tym zwycięzcą nie będzie Olek. Jestem pewien, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Szczególnie, że musisz nas z Kasią i Kingą odwiedzić. To jest ta rzecz, że ja się nawet z tobą nie muszę do końca żegnać, bo wiem, że nie znikniesz z naszego życia. Brawo dla Olka! Ja bym, moi drodzy, chciał w tym momencie zaprosić pozostałą trójkę. O was można właściwie powiedzieć praktycznie same dobre rzeczy, dlatego w tym momencie przejdę już do werdyktu. Wskażę osobę, która wygra ten program. Więc, moi drodzy, zwycięzcą drugiej edycji programu Twoje 5 minut będzie... Sto! Sekunda! Jedna rzecz. Jedna bardzo ważna rzecz. Oliwier jest tutaj z nami nie bez powodu, bo mamy wam coś do pokazania. Olek, wyciągnij swój telefon, dropnij mu filmik. Możesz mi też gościom dropnąć. Gościom też mogę dropnąć. Wyciągajcie!
Ja się tak trzęsę, że mi czuję, jak mi język się telepie przez serce, nie? Które mi tak bije. Chciałbym, żeby wszyscy włączyli ten filmik na 3-4, dobra? Gotowi? 3-4! Nie będziesz w żadnym odcinku brał udziału, to już wiesz, nie? No. A teraz chcieliśmy się powiedzieć dlaczego. No, dlatego, że... wygrałeś program. Chodźcie. Gratulacje. Żartujecie. No dobrze. Nie, żartuję. Proszę bardzo. Gratulacje. Nie, nie, żartujesz. Naprawdę. Serio. Nie. Można to? Uznaliśmy, że jesteście mocni i będzie dwóch zwycięzców. I ty już wystarczy, co nam pokazałeś, wygrywasz program. Nie, no panowie! Nie! Widzowie zobaczą to już w finałowym odcinku, więc ich też prankujemy. I co więcej, prankujemy też uczestników i tutajszych gości, więc twoim zadaniem jest to, że nie możesz im o tym powiedzieć. Jeśli komukolwiek powiesz, zabieramy i nagrodę, i twoją wygraną. Nie powiedzieliśmy ci, że odpadasz. Powiedzieliśmy, że dla ciebie skończył się program. I że jutro nie wystąpisz w odcinku. Naprawdę? Nie padło, odpadasz. Wiedzieliśmy, że chcemy zrobić taki plot twist, dlatego mamy takie dwa. Ten jest twój. Ale nie wiedzieliśmy, kto będzie tą osobą. No i stwierdziliśmy, że to będziesz ty. No. Co, teraz będę z wami nagrywał? Cześć, mamy nowego członka! Czekaj, czekaj, patrz, 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 co się tu dzieje. To jest nagroda, którą Oliwier od nas dostał. I Oliwier wygrywa ten program. Stary drzew. Ale nie jako jedyny. Bo ten program wygrają dwie osoby. I chciałbym, żeby Oliwier powiedział, kto będzie tą drugą osobą, tylko że on jeszcze nie wie. Co to się... Mega mocne. Co tu się dzieje w ogóle? Ja nie wiem, co się wydarzyło właśnie. Uznaliśmy, że jedna nagroda to będzie zbyt mało. Jesteście zbyt mocni. Tak więc w programie przewidzieliśmy dwie główne nagrody. To jest jedna z nich. Oliwier jest zwycięzcą. On dowiedział się o tym zaraz po tym, jak odpadł. Wy dowiadujecie się teraz razem z widzami. Oni też nie wiedzieli. To taki mały prank od nas dla nich. A teraz chciałbym, żeby Oliwier w takim razie, skoro już jest oficjalnie z nami, jako najnowszy członek ekipy i Gen Z, ogłosił, kto również dołączy do tego składu i wygra drugą edycję programu Twoje 5 minut. A więc moi kochani, program Twoje 5 minut 2 razem ze mną wygrywa Julita! Brawo! Brawo, to od potężny kusy! Aż się popłakałem, naprawdę! Julitka, mam coś dla ciebie, chodź! Sto koła! Sto koła! No ciężkie, fajne! Na ścianę! Nie wiem, ja teraz się ja tak trzęsę, naprawdę, chodź tu! Ale króle! To czy mogę już się tu no, ja też, tak, ja tak, tak, dobra, ja też, ja też! Ale król, ja pierniczę. Gratulacje. O, się wie takie emocje, że to jest... Ja się bardzo, się naprawdę, jestem tak wdzięczna ogromnie w ogóle za taką szansę i za wszystko. Już się tyle razy rozklejałam tutaj, że już nie chcę się płakać, teraz się trzeba cieszyć. No po co się płakać, można się uśmiechać, kurde. A wam jest smutno troszkę? Nie. Cieszą się wszyscy? Tak. Nie, no smutno też jest. Martwcie się, dla was też coś mamy. Może nie tak spektakularnego, ponieważ my się z wami nie będziemy rozstawać. Teraz od was zależy, czy będziecie współpracować z nami już na zawsze, czy tylko na chwilę, ponieważ wszyscy wprowadzacie się do tego domu. Nie, to 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 nie
kochani. Kochani, wszyscy pokazaliście tak niesamowity poziom, że po prostu... Nie mogliśmy sobie was odpuścić po prostu. Tak. O Boże. Gratulacje. Ale fajnie. Ej, z Polą będę mieszkał? Ale dzieci takie tak szybko dorastają. Jesteśmy dumni z dzieci. Ale fajnie, kurde, powiem, że te twisty tutaj coraz bardziej się podają. W następnej edycji będę ja uczestnikiem. Dwójka oczywiście głównych zwycięzców dołącza do Gen Z, natomiast reszta dołącza do całej naszej rodzinki. Będziecie nawet mieszkać w tym samym domu. Będziecie mogli nagrywać sobie z każdym. I... To się nie przeklina! O, stary, chrzanić! No i tak, no i fajnie. Będziemy sobie fajnie działać wszyscy, nie? Ale mocno! Ja nie wiem! Zobaczycie tak naprawdę teraz, jakie fajne jest życie tutaj. No, z nimi wszystkimi. Nie mogę się doczekać, serio.